Dobra, możesz odpalać. Odpalone. Też czekam. Zobaczymy, czy się przeskoczy. Angelę miałem jeszcze wpaść, ale jest chyba AFK. Pokuję ją, wysyłam wiadomości. Cisza, faterze. A słuchaj, a jak dotacje? One masz specjalną działają? Stronkę, na której je widzisz. Tak, tak, ja to wszystko mam, tylko czy one już zaczęły trybić? Tak, zaczęły trybić, działają, tylko kwestia jest taka, że problemy są z dźwiękiem czasami, wiesz? Mhm, dobra. Zobaczymy, czy w ogóle... Czy w ogóle coś tam przeskoczę. Więc halo, halo, czy mnie słychać, czy no mnie słychać? No cześć, Angela. Już się przepieli? No właśnie czekam. O tak, jestem już online. Tak więc witam serdecznie wszystkich. Angela, jesteś gotowa na demolkę? To znaczy powiem ci tak. Czy jak? Jak to robimy? Jestem prawie gotowa, tylko aktualizuje mi się właśnie HOTS. A, spoko. Nie ma problemu. Dobra, moi drodzy. Tak więc witam serdecznie dzisiaj o poranku, 7 rano. Ja nie spałem całą noc, Angelika pewnie też nie spała całą noc. No niestety. Więc będziemy troszkę zombie, ale wy też pewnie. Słuchajcie, przechodzimy ogólnie do, jak widzicie, do Heroes of the Storm. Co się w ogóle dzieje w tej grze, opowiem wam na początku, a ty sobie aktualizuj HOTS-a. No to jeszcze sobie przyniosę energetykę i możemy spoko grać śmiało. Tak, jest jakieś anabole i inne, tak, żarcik. Słuchajcie, ogólnie sytuacja w HOTS-ie jest taka, że dzisiaj się zaczyna sezon. Jest reset, reset sezonu, wchodzi sezon trzeci, gdzie są zmiany dość drastyczne. Pierwsza sprawa to jest to, że High League jest solo. Totalnie solo, czyli nie gracie z kumplami, nie boostujecie się z kumplami i tak dalej. Jakby mnie nie było słychać, to dajcie znać. Co więcej, nie słychać mnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli mnie nie słychać. Teraz. Okej, okay, poczekajcie chwilę. Chwilę zobaczymy, czy mnie słychać, czy nie. Coś się zacięło, tak więc mówcie, mówcie jasno. Okej. Okay. Reset streama pewnie. Słuchajcie, Adam, Angelika. Jak tam z tym resetem? Wiesz co, już cię słychać, stary. Już mnie słychać? Tak? Dobra. Okej, bo ja nie mam podglądu, wiesz, do tego będę pytał. Okej, czyli kontynuujemy. Słuchajcie, High League, innymi słowy, montujecie się solo. Do ligi jest totalny reset i teraz nie będzie czegoś takiego, że na przykład was kumpel jakoś buffuje i tak dalej. Teraz gramy tylko i wyłącznie dwójkami, trójkami i piątkami w teamowej lidze. Okej, ja może to przejdę do samej gry. Zobaczymy, co tu się w ogóle stało. Po resecie są nagrody, jak widzicie. Mamy tutaj złoto w lidze bohaterów, takie inne bajery. No i oczywiście jest, jak widzicie, postać, która... Jak siłę zaopatrzyłem w pisak. Mnie nie było słychać. Jak widzicie, jest tutaj nowa postać Ragnar, z którym dzisiaj będziemy grali. Rzeźniczyli. Zobaczymy, jeszcze tu jakieś nagrody są, jakiś wierzchowiec świąteczny, gobliński skarbnik. I otrzymujemy nagrodę jakąś, aha, to jest Portrait Fall Global Championship 2016. Okej, okay, ale żeby nie być, żeby nie przyjść z pustymi rękoma, to przyniosłem dla was od Blizzard Entertainment kody. Kody na Machines of War Bundle. To jest bundle chyba najdroższy w całym sklepie. On teraz jest nie do zdobycia, nie ma go w ogóle w sklepie, z tego co ja się zorientuję.
i on był mniej więcej wyceniony na 60 euro. I mamy takie trzy dla was. Trzy w ciągu 2 godzin rozdamy. No właśnie, i to ja się tak wtrącę. Jest. Proszę jak cię to bardzo. Rozdamy? Robimy ankietę? Czy wygramy, czy przegramy mecz? Bo tak jak obliczyłam, no. To może zagramy z 3 mecze akurat, nie? Przez te 2 godzinki. No tak, 2 godzinki, 3 mecze, no. No, no to myślę, że po każdym stygnąć. Meczu. No. No właśnie, tylko problem jest taki, że ja zostałam sama, więc ja to będę musiała zrobić. Spoko. Także jak coś, to będę tam, teraz jeszcze tylko sprawdzę, żeby wiesz, żeby wszystko poprawnie chodziło. Pójdę tam na to zaplecze techniczne i zaraz do ciebie wracam, możemy zaczynać, bo już mi się wszystko aktualizowało. Dobra, dobra, to ja po prostu czekam na ciebie. No jak dobra. Będziesz ready, to zaczynamy imprezę. Minutki. I rozwałka na Heilidze. Okej, okay, super. Tak więc jak coś, oczywiście dotacje w końcu zaczęły działać, to jest pozytywna wiadomość, więc zaczynamy imprezę. Stałem tym wszystkim Majdanem. I ja chcę wam pokazać tylko jedną rzecz, jeżeli chodzi o tego całego bundla, czyli te kody, które będziemy rozdawać. Pierwsza sprawa, najważniejsza, to ja sobie znajdę taką jedną postać, która jest bardzo pożądana. To jest Kerrigan. I chodzi tutaj o skórkę legendarną, czyli innymi słowy taką panią. I ona jest w tym bundlu. Tak więc fajna rzecz, innymi słowy. To jest chyba jedna z droższych wersji. O, to jest taka bardziej drapieżna pani. No ale ogólnie rzecz ujmując, w tym patchu przyszedł Ragnaros do nas, którego też będziemy dzisiaj pokazywać. Myślę, że zagramy przynajmniej mecz Ragnarosa. A zresztą zobaczymy, jak Angela wróci. Gadamy się. To jest gościu, który ma nową mechanikę, innymi słowy, może przejąć cały fort i rozwalić dość konkretnie wroga. Tak więc naprawdę ciekawa sprawa. I co jest istotne, mamy tutaj również taką skórkę, jak widzicie, do waszej dyspozycji. Jeżeli chodzi ogólnie o całą grę, ona się zmienia. Powiem wam, że dość fajnie się rozwinia. Jeżeli chodzi o ilość kodów, bo pytacie, że 3. Tak, bo ogólnie to nie są kody, one nie były przekazane na samą stricte japaczkę, tylko one są w ramach całego eventu, który trwa od 13 do 24 grudnia. I innymi słowy, z każdym dniem coraz więcej kodów jest przekazywane różnym streamerom. To się nazywa fanart zimowej uczty. I możecie po prostu przemieszczać się po różnych streamerach, którzy będą grali i rozdawali coraz więcej kodów. Na przykład w 7 dniu będzie 7 konów i tak dalej, i tak dalej. Więc niestety dzisiaj tylko 3. Albo aż 3, no wiecie jak to jest. To jest najważniejszy w sumie skutek informacyjny, co się w ogóle działo. Tak jak wspomniałem, ligi są już totalnie wyzerowane. Możemy wskakiwać i możemy grać. Tak więc ja czekam na Angelikę. A w międzyczasie oczywiście zachęcam do dotacji. Mamy na razie top 10 donatorów Mrok 623 zł, Cold Fashion 550, Corpet 300 zł, Hashkash 300, Tsunami 300, Anonim 200, Anonim, nie chcesz, Anonim, Norin 200 zł, Rootkiller 200, Santa Claus 137 i Alex Makowski również 130, 135 zł, czyli 5600. Mieliśmy drobne problemy techniczne w międzyczasie, tak więc wiecie, jak jest, tak jest. QM-y czekają Ragnarosem. 1 sekunda. Dobra, nie ma problemu. Tak więc ja tylko poczekam na Angelę, żebyśmy razem no sami właśnie, zaczęli. Jestem. Jesteś? Super, tak, to ja jestem. Cię zapraszam. Tylko już właściwie mam wyczyszczone. A, ciebie jeszcze nie ma. Spoko, czekamy. Okej, okay, ja sobie włączę już tutaj wchodzę. Dźwięk. Okej, okay. Nowa muzyka jest Ragnarosa. Welcome. Jak nie będzie słychać dźwięków albo będą za cicho, dajcie znać. Ja tutaj cały czas monitoruję 10 tysięcy czatów, ale damy sobie radę, bez problemu. No właśnie, ja jestem na laptopie, także nie mam drugiego monitora, nie będę niestety miała możliwości poczytać czatu. Spoko. No chyba, że na telefonie wejdę. Ja cały czas będę tutaj patrzył i tak dobra. Dalej, więc spoko. Już się loguję. Okej. Okay. No to co, to jak robimy, po każdej grze losujemy, nie? Mhm, a akurat mam dobrą wiadomość. Nasz informatyk Rafał się tym zajmie, także możemy grać tak? sobie na spokojnie. Fantastycznie. Holy shit! A więc dobranoc tym, którzy idą spać, a dzień dobry tym, którzy wstali. Ja cię tu jeszcze ładnie podgłośnię, bo ty musisz być głośniej, to nie może tak być. Okej. Okay. Waiting for you. Dobra. Powiem ci, że oglądałem Brodatego. Świetna jest ta gra. Mówię o Cities Skylines.
taka no. destrukcja. Wewnętrzna chęć zdemolowania wszystkiego, odpalasz grę. Ale to też jest ciekawe, bo możesz sobie bardzo fajnie rozplanować miasto, nie? I, i życie w tym mieście. Podoba mi się właśnie to. No, dość ciekawa sprawa. Tak, moi drodzy, 3 kodziki. To jest jakieś 180 euro, no, mniej więcej. Ale tak, nie patrzcie na to, że to na jepaczkę, tak jak wspomniałem, to jest w ramach eventu. Ale możemy, zanim się zalogujesz, możemy wam pokazać jeszcze jedną ważną rzecz. Ty już jesteś, tak? Zapraszam tak, cię do drużyny. Ja mogę dać ready, patrz, przełączyło nas od razu na ligę drużynową. A już wiedzą, o co chodzi. Interesting, nie? Słuchajcie, ogólnie mam dla was jeszcze jeden film do pokazania dzisiaj. I też taki wierszyk zwiastujący nową postać, ale to może później, pod koniec. Ogólnie chodzi o to, że z każdym dniem Blizzard ujawnia pewną część fanartu autorstwa Roberta Sorge'a. Chodzi tu tak naprawdę o... No, z każdym dniem ujawniamy część i coś tam wyjdzie, prawda? Podejrzewamy, że tam będzie na koniec jakaś postać. Tak więc sobie zobaczcie w międzyczasie, jak szukamy gry, jak to wygląda. Więc tutaj mamy fanart. Widzimy tutaj Jane'ę, która siedzi sobie na tronie w dość ciekawej sukni Mikołaja. No i właściwie nic nie widzieliście, prawda? Ja się musiałem przyjrzeć. To za chwilę się zresetuje i poleci ponownie, on leci i zobaczcie, co jest po prawej stronie od Jane'y. Przez ułamek sekundy pojawia się na chwilę postać, chyba to jest Kerrigan. Ona jest tak jakoś taka niewyraźna, jutro, pojutrze i po pojutrze będą coraz więcej będziemy ujawniać. Tak więc dość interesująca koncepcja, wam powiem. Ogólnie nie wiadomo, jak będzie nowa postać, ale zwiastun tej postaci ma już być. Właśnie, a propos postaci, no. To powiedz mi, czy weszły jakieś zmiany? Bo jak idziemy na Rankeda, to przydałoby się przygotować. Zmiany? Weszły straszne zmiany. No co ty, nie strasz. Bardzo konkretne zmiany. Ja jestem przerażony tymi zmianami. Po pierwsze, Chronia. Jeżeli chodzi o postać Chronia, każdy ją zna. Pamiętacie tą maginię taką, co jest niby smokiem? To ona otrzymuje teraz talenty na 8 poziomie. Czyli uważaj, jak będziesz kastowała Erkę, to ona już od 8 poziomu będzie nas, wiesz, demolować. Więc jest fajnie. Przedtem było na 9, teraz jest na 8. Więc okej. Następnie Rengar. Rengar dostał dość mocne buffy, jeżeli chodzi o leczenie i jego Erkę. Czyli teraz zobaczymy, wiesz, Rengara, który Bloodlusta rzuca i wszyscy, no, totalną rzeźnię robią. Więc to jest chyba najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o tego gościa. Mamy jeszcze lekkie zmiany w Kael'thasie, rzuca dalej, znaczy ma większy zasięg pyroblastu na RC. Czyli rzuca go szybciej i dalej. Nie wiem, czy to będzie miało wpływ znaczący na to, że będzie pikowany, ale najważniejsze zmiany w tym patchu to są wojownicy. Artanis, DHK, Diablo i Zarya. Czyli Diablo dostał dość potężnego reworka, ma większe zasięgi, szybciej dostaje szarże. Artanis ma tarczę, która się aktywuje nie na 50%, tylko 75%, wiesz, no ogólnie Artanis teraz może na przykład przelecieć do ciebie i cię pryzmatem zamienić w trakcie lotu. Naprawdę? Jest. O kurczę. I teraz będzie pikowany bardzo często, więc trzeba na niego uważać. I DHK jest szybsza i bardziej wytrzymała, czyli po buszu będzie się poruszać strasznie, strasznie szybko. Czyli ogólnie ja się tego boję. Zdecydowanie się tego boję, nie. A tymi postaciami, które przeważnie gram, jakieś takie tacy, znaczy Rengar mówiłeś, że ma Rengar, zmianę. A na przykład jakiś Brightwing? Nie. To są tylko te postacie, które ci wymieniłem. Chronia, Kael'thas, Auriel. Auriel jeszcze dostało takiego, ale to jest właściwie efekt wizualny tylko dostała. Aha. Więc nie ma tutaj jakichś problemów. Więc moi drodzy, jak chcecie zacząć grać ogólnie teraz, od tego sezonu, to powiem wam, że to jest dobry czas na rozpoczęcie gry w Hotsa. Jeżeli gracie w ogóle w moby jakiekolwiek, powiem wam, że że teraz tyle zmian wyszło i High League jest tylko i wyłącznie solo, można spróbować też zacząć grać ponownie. Tak więc Blizzard miał sporo czasu, żeby to wszystko dopracować, dopicować. Sezon trzeci jest nadal niby eksperymentalny, ale myślę, że już jest naprawdę fajnie. Tak więc podrawcie zagłosujecie, okej. Okay. Podrawcie zagłosujecie. Ja daję, że oczywiście wygramy w
naszej ankiecie. Ja właśnie też zagłosowałam. Tak więc o, oczywiście, że wygramy. Słuchajcie, po tym meczu możemy też zagrać Ragnarosem, żeby wam go pokazać w jakimś quick meczu. Myślę, że to będzie ciekawe, prawda? No, jak najbardziej. Jestem za. No. Myślę, że to będzie spoko, w szczególności, że będziemy mogli szybko dobrać jakichś trzech widzów i możemy zagrać jakieś 5 na 5 tam. O, dostać łomot. No jasne, z widzami bardzo chętnie. No, więc możemy też tak podziałać. Jestem ciekaw. Tak, Rengar mocniejszy ataki, dokładnie. Nawet dostałam fajne portrety tutaj, widzę. Jest kilka tych takich ciekawostek. Mhm. Jakiś portret za zdobycie kategorii mistrzowskiej. Wow. Yeah. A, bo ty mistrzem no, dostałaś. No, udało się. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. To będzie rzeźniczyć na dzielnicy. Teraz. Zobaczymy. O, zobaczymy. Dużo tego jest. Oh my god, ile tego jest rzeczywiście. W sumie tego powiem ci powoli się zbiera mocno. No kurczę, ale szacowany czas oczekiwania to aż 653 sekundy. Może dlatego, że... Taka godzina też chyba. No, też mi się tak wydaje. No to bardzo długo. To spróbujemy... No, spróbujemy poczekać, ale najwyżej będziemy quick matche. Bo w quick matchach bardzo szybko, wiesz? Bo wszyscy teraz Ragnarosa sobie... Testują. Buffują, testują i... I no, o, teraz... no, nie będziemy tracić czasu na Heiligę w takim wypadku, bo rzeczywiście za długo. No właśnie, zagramy jedną i... No. I później jednego quick matcha i później może jakiś mecz z widzami, nie? Tak no, dokładnie. Mówiłeś. Tak jest. Tak zrobimy. No i oczywiście Kalta dostał niesamowitą skórkę, jak zobaczycie. Powiem wam, że coraz dużo, coraz więcej tych bayerów się pojawia. Tylko, że to są rzeczy dość drogie w sumie. Chociaż 10 euro... Nie, no drogie. No drogie, no. No jakbyś tak chciało wszystkie skórki kupić, to... No dokładnie. Poszlibyśmy z torbami. Oj, te buczery, nie buczery, różne. O, Artanis Shogun, też jest niezły dzik. Teraz. No, zobaczymy. Czemu stream tutaj nie na Twitchu, mój drogi kolego? Jesteśmy na Japaczce, event charytatywny. Tak więc streamujemy charytatywnie, zbieramy datki, moi drodzy. Tak więc, czekam na donaty. Na dzień dobry mieliśmy donate 10 zł. Abelusie na Teutatesa. O, proszę. Dzięki wielkie. Czekamy na więcej, moi drodzy, tam są cegiełki do wykupienia, mnóstwo rzeczy niesamowitych do wygrania też. Wspieracie innymi słowy Japaczkę i poprzez to, poprzez kupowanie cegiełek i możecie mieć szansę na dorwanie niesamowitego sprzętu, nawet o wartości, chyba ten lapek to jest chyba za ponad 10 tysięcy, prawda? Tak. To jest bardzo, bardzo potężny sprzęcior. Ale mamy też bardzo fajny konkurs. Możecie sobie sami złożyć podzespoły do komputera, tylko do 6000 zł. I jak sobie wkleicie koszyczek właśnie z tymi podzespołami, napiszecie dlaczego te, a nie inne, no to będziecie mogli wziąć udział w konkursie. Także korzystajcie, dlaczego bo naprawdę te, a nie inne? No, naprawdę możecie w sobie coś fajnego wygrać. Myślę, że nowy komputer by się w większości pewnie przydał. No do Cities Skylines w szczególności. No to jest zeżar procesor brodatego. Szamał. No właśnie widziałam, że tam masakra. Grafika czasami była różna. Zobaczmy na wierzchowce. Ale były dwa konkursy, tak? Ogólnie są dwa konkursy. Tak, są dwa konkursy. Czyli montowanie do wyboru sprzętu, do koloru. Ciekawe. Jeszcze czekamy na wasze focie, bo tutaj jest jeszcze konkurs na focie, także... Zobaczymy, jak oglądacie. Dokładnie. I Japaczkę. A po mnie, słuchajcie, od godziny 9 ESDN będzie grać. Będziemy mieli jeszcze Lachu, przybędzie od 10 do 12. Czyli FIFA, innymi słowy. I Big Sente, którego lubicie, z Hearthstone. Już od 12 do 14, więc całkiem spoko. Mamy Yuhi, Bonkola, Lempiang dzisiaj będzie gotować dla nas. O, proszę. Aż sobie zobaczę, może czegoś się nauczę. Izaka mamy od 19 do 20. Seto znowu przybędzie, będzie kirać. Są Shibo i mamy Bungo. Bungo zamyka dzisiejszy dzień, to jest czwartek. Tak więc całkiem nieźle. No i także piąteczek jeszcze przed nami. Rudy zamyka streama. Rudy zamyka streama. Dokładnie. A, to jeszcze nie koniec. Jeszcze wiele godzin przed nami.
jeszcze właściwie ponad 80. Tak dużo ponad. Właściwie to bardzo dużo. No. Słuchajcie, mam jeszcze jedną taką rzecz. Hej, Niklas, siema, siema. Mam taki jeden wierszyk dołączony do tych całego eventu fanartowej zimy. Uwaga. Trzeciego dnia zimowej uczty Nexus podarował mi trzy machiny wojny, dwóch kosmitów imperatorów i śmiesznego męcika z uszami królika. Okej. Okay. To jest ten wierszyk. I on ma niby sugerować, co się tam będzie w przyszłości dziać. I w każdym dniu ten wiersz się rozrasta i coś ma zasugerować, no, przekazać jakąś tajną wiedzę ukrytą. Więc, tajne informacje na japaczce. Tak, the secret koduje information. Dekodery bym trzeba kupić. No powiem ci, że strasznie długo szukam. Jak zaraz nie zajdzie, to lecimy quick matcha, bo się zanudzimy na śmierć. No właśnie, kurczę, to... Co te ludziska tak nie grają? Ludzie do pracy chodzą. Nowy sezon. Do pracy chodzicie, nowy sezon jest, no co wy. Jak to tak? No to czwartek to rzeczywiście jeszcze. No, dokładnie. Jeszcze może ciężko pracują. Tak. Czy do szkoły się pójdzie, to... Ręka do góry, kto nie spał dzisiaj. Ja! No, ja też podniosłem właśnie. Oh my god. Ale powiem ci, że ty masz naprawdę niezłą parę. Całą noc nie spać, siedzieć na czacie, jeszcze móc grać w Hotsa. A to jeszcze nie koniec. Ja dzisiaj z wami, drogie czaty, siedzę do godziny 20. Także. 20? O, tak pewnie gdzieś około, bo chłopaki wybierają się do kina na Star Warsy. A wiesz, że ja też idę? Mam no nawet nie. Koszulkę Stormtroopera, słuchajcie. Dajcie znać, kto idzie w ogóle na Star Warsy. Dzisiaj będzie niezła sieka. Ja już dostałem info od kumpla, że dał tak 8 na 10. Nie. Tylko, że on jest świrem Star Warsów, więc w sumie 8 na 10 to jak dla fana fanboya Star Warsów, to nie jest aż tak wysoko. 12 na 10. Nie, a ja też chciałam iść na te Star Warsy. Tylko a ja mam bilet. Głosowanie, a ja to mam akurat wolny... ich nie słyszałam, no. No. Także no. Spoko. Ja zdążyłam zagłosować. Kurczę, my tu zagłosowaliśmy, czy wygramy, 68% za tak, nie mamy szans, 31, no, to miło będzie was, rozczarować. Tylko musimy wyszukać mecz. No ja mam na 19:30 seans. Tak więc myślałem, żeby dzisiaj jeszcze postreamować, ale stwierdziłem, dobra, idziemy na Gwiezdne Wojny. Słuchajcie, jeżeli chcecie obrazek, to nie ma problemu, odpalamy obrazek. Dla wszystkich zainteresowanych, bo niektórzy chodzili po streamach i śledzili to wydarzenie, tak więc proszę was bardzo, nie ma problemu, żeby go odpalić w momencie, kiedy je czekamy. Mamy Jane'ę Śnieżną. Od razu wam zwrócę uwagę, po prawej stronie oczywiście się coś pojawia. Na kilka sekund, na sekundę wręcz. Tak więc... Kody mamy na machiny wojny, bundle, zestaw machiny wojny o wartości około 60 euro, przynajmniej wtedy, kiedy się pojawił. Tak więc, moi drodzy, to jest zapętlone, tak jak widzicie. I mamy tutaj śnieżną panią Jane'ę na tronie. I chyba Kerry to jest. Chyba Kerrigan się pojawia po prawej. Po prawej stronie z różkami. No i jeszcze raz. Różki, tak jest. No. Byłam wczoraj na Star Warsach, świrem nie jestem i dałam 7,5 na 10. Wow! Eskarina. Słońce moje. Jak nie jesteś świrem Star Warsów, 7,5 to jest całkiem nieźle. Całkiem nieźle, ja się cieszę. Teraz jeszcze bardziej żałuję, że nie idę. Ej, no pójdziesz przecież. Nie, no na pewno pójdę. Tak? Na pewno pójdę zobaczyć. A ja powiem ci tak, ja postanowiłem po raz pierwszy raz w życiu kupić bilet. Dwa bilety na ten film. Wiesz, na przyszłość. Na pewno ktoś pójdzie. I mam problem, żeby znaleźć kogoś, kto chce iść. No to poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie. No nie, no. Poczekaj na mnie. Masz czas do 19 dzisiaj. Nie przeteleportuję się niestety do Katowic. Tak, dokładnie. Max jest dokładnie już szkieleta tutaj wyzieniemy. Niech szuka meczu. 800 sekund. Come on, Nick Ligi nie gra dzisiaj. Halo. Kurczę, no. Się boją. Tak, boją się. Słuchajcie, losowanie będziemy po każdym meczu robić. Czyli trzy losowania po każdym meczu. No. Chyba, że to była Lunara. Ale to była Lunara. True. Coś cię intryguje? Śmierć. Nawet ją mam tutaj.
Ty, właściwie możemy zrobić mały research, bo tutaj są skórki świąteczne. Właśnie ich jeszcze nie widziałam. No właśnie teraz przeglądam skórki. Zerknę. Poczekaj, czyli to była na pewno Lunara. Ciastebo. Ciastebo? Jakie ciastebo? Ciastebo. No zobacz, ciastebo. Piękny jest. Na Zibo. Oh my god. I ten cukiereczek między nogami. Wita. Oh my god, rzeczywiście. O kurczę. Taki sweetaśny, że aż normalnie ciastebo. Boże, znowu pieniądze. A czyli są tylko dwie skórki teraz, z tego co widzę. Ciastebo i ale Lunara też jest gniewna, ona będzie skakać z tymi. O, zaraz piękna. Naprawdę. No. Jak ktoś ma dodatkowe pieniążki, to chętnie przyjmę na taką Lunarkę. Tak, Lunarkę. Kabi pójdzie ze mną! Woo, Kabi! Pisz na priwa. Wysyłaj na rivid@interia.eu, kto chce iść do kina dzisiaj. Będę losował. Mówię serio. Mówię serio, jak do godziny 15 nikt z moich znajomych nie będzie szedł, to będę rzucę normalnie chyba posta na Facebooka. No. Serio. No. Wszyscy coś robią. Poznasz jakiegoś fajnego widza. Jakaś rzeźnia. Fajnego widza, mówisz? Albo panią widz. Panią widz. A to się odmienia? Widzka? A wiesz, że nie wiem. Widzka? Widzka? Widzka. Widzkę? Oglądającą kobietkę. Obserwującą, o. Widzkę. Tak. Dobra, czekamy do 1100. Jak nie będzie, to lecimy quicka, okej? Okay? Możecie wziąć udział w losowaniu, jak zaznaczycie poprawną odpowiedź. I teraz no, zobaczymy, czy wygramy, czy przegramy. Tak jest. Jak zagłosujecie, że wygramy, a wygramy, no to jesteście brani pod uwagę w losowaniu wtedy. O! Możecie gdzieś cichaczem mi na komórkę czy wysłać, co żeście wybrali. Tak, to będę się starał. Bardzo. Nie no, fair. Musi być wszystko fair. Dawaj, Szkoc, ciśnij, mecza. Dzisiaj będziesz grać w ogóle ligę? Coś będziesz tworzyć? Aha, no przecież jak paczka cały czas. No właśnie. Jak mnie zostawią. Wiesz, z półtorej godziny film. Nie wiem, jak się mogą zanim zostawić. Pojadą, zanim wrócą, to myślę, że. A oni jadą na którą godzinę? To znaczy, mają się wybrać chyba o 11, z tego co mówili. Zestaw. Ale myślę, że wrócą tak około 15, bo jeszcze pewnie coś tam gdzieś pójdą zjeść. No, także jeszcze trochę mi zejdzie, nie? Zobacz sobie zestaw. Zestaw, zimowa uczta. Mamy wierzchowca, śnieżynkę. Ciekawe, jak to będzie wyglądać w grze. Mamy ciastebo, mamy Lunarę, no i postacie. Okej, okay, czyli nie widzieliśmy w sumie wierzchowca jeszcze. Śnieżynka jest śliczna. Ciekawe, tak. Czy ma jakieś opcje kolorów. Ale ten zestaw Ragnarosa też mi się bardzo podoba. To czekaj, ale tutaj go nie ma w wierzchowcu. A zestaw Ragnarosa? A zestaw Ragnarosa. No to właśnie dzisiaj mogę pokazać tego bandla, tego małego Ragnarosa. O kurczę, dostałeś? Ale tak, super. Tak, na testy, no. A, no to fajnie. Zrobiłem z PTS, PST testu. Testy. Tak więc spoko. On mi przypomina troszkę takiego męcika. No, takie maleństwo. Taki mały, ale jak przywali to... No właśnie. Tak. Baksy z wyszukiwania lubię drużynowa. A, no. Szkielet. Come on! Ponad 1000 sekund! Niemożliwe. Kurczę, naprawdę. Serio? Bez przesady, no co to się dzieje? Bez jaj. Ty, może ludzie się dopiero obudzili, cholera. 7:26. No ale co, na nowy sezon nie czekali? Hańba im. No wszyscy czekali, wszyscy mi pisali. Ej. Kurczę, no diablo, przecież jak się sezon zaczyna, to jest tyle ludzi. Nie, ale ja mam teorię. Ja mam teorię taką, że po prostu zaczęliśmy robić paczkę z Hotsa i wszyscy od nas oglądają. I nie grają. To też prawda. Okay. Też tak może być. Tak musi być. No to co, czekamy dalej? Spadło do 467 sekund. Ty, a co powie ci na 2 godziny czekania na mecz? Musimy sobie rozmawiać, dyskutować, oglądać wszystko, co się da. Nie, no może nie. Absoren mówi, że on to by zagłosował, że nie zagramy w ogóle w tę rankę do tej godziny. Tak się...
Dobra. Zabrakło trzeciej opcji. Ale no nie było trzeciej, patrz. Okej, okay, to idziemy, słuchaj, quickmatcha we dwójkę, jak wygramy, to wtedy losujemy, dobra? Tak? Idziemy no, na początku quickmatcha? Dobra. No, to jest 1200 sekund no. Prawie. Dobra. Jak to tak wygląda? To może szybki, to? Szybki media wozmerak na rosa, żeby pokazać. No, jaki ale ładny portret! Aktualna, bo... Ale czat, wy tego pewnie nie widzicie, bo zasłania wam panel. Ale wow. Słuchajcie, mamy Wolfsbane 73,5 zł. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Dzięki, że jesteście. Woo, dzięki stary. Co ja tak salutuję jak w jakimś filmie. Nie! Yeah. To powiedzcie mi tylko jeszcze, tak co byście chcieli zobaczyć. Bo jak Rivit bierze lek na rosa, to ja mogę coś wziąć innego. O tak. Co wam się spodoba? To ja wam pokażę od razu skórkę, jeżeli zagramy. Skórkę mojego Ragnarosa. Ja jestem ready. A więc piszcie, co chcecie zobaczyć. Smuga i Ragnaros? To było połączenie. Mówisz? Nie. Zasmuga? Nie. Nie kuś. A możesz wziąć na przykład Rengara, jeżeli... chyba, że rzeczywiście widzowie napiszą, co chcą zobaczyć. Przynajmniej będziesz widziała, co się zmieni, jaki jest feeling gry teraz. No. Okej, okay, jestem zwarty i gotowy, jak to mówiła Imoen w Baldur's Gate. No dobra, no mogę cię wychilać w sumie. Może przetestuję tą nową Auriel. Auriel, ale to jest tylko i wyłącznie dodali to, że widzę że widzisz znacznik, że wszyscy chyba widzą znacznik, coś takiego. Aha. No ona w ogóle nie była zmieniona w żaden sposób. Uwaga, czytam. Efekty wizualne korony są teraz wyświetlane dla sojuszników. To jest wszystko. Ale Rengar to akurat ma kilka buffów ciekawych. Dobra, to wezmę tego Rengara, zobaczymy go. Dobra, dobra. Dobra. Dopasuje się jeszcze kolorem, proszę bardzo. Okej. Okay. Słuchajcie, lecimy teraz szybkiego, niech nam szybko wyszuka, a później lecimy z widzami, a później lecimy jeszcze raz z widzami, bo to nie ma sensu grać w Ligi Baterów. No jestem za, no jak to się ma tak długo wyszukiwać, to... Tak. Możecie od razu mi wysyłać, słuchajcie, Rivit, hashtag 2570. Możecie mi wrzucać inwy i na później od razu będę inwajtował was do gry. Zalogujecie się i tak dalej. Myślę, że to sprawnie pójdzie na przyszły meczyk, nie? Dobry pomysł. Tak, ten czas widzę, że 138. O, już mamy Kabi. A to słuchaj, Kabi nawet możemy zrobić tak, że ja sobie stworzę jedną drużynkę z widzów. Ty drugą. Oczywiście. Zobaczymy, kto tam wygra. Jestem kto za. Kto poprowadzi do boju. Jeszcze Angeli nie muciłem w chacie. No więc potocznie. No nie, jeszcze nie. Jeszcze, że mi się nie tłuki. Ale najwyższa pora. Po takim czasie grania to już wiesz. Trzeba korzystać z możliwości, jakie nam daje. Więc wrzucać. Zapraszać teraz od razu? No bo nie wiem. W sensie teraz na quick matcha, żeby sobie zagrać piątkę? No to dobra, to poczekamy, bo jest 139 sekund, to poczekamy, a później dodamy. Okej, okay, dobra, tak no, zrobimy. No dobra. Już zróbmy. Jakiś plan, żeby był. Bo nam plan Heiliga zniszczyła. Wredna liga. Niemożliwe. O, a byłam ciekawa, jak to pójdzie, kurczę, te mecze początkowe. No bo teraz już w tej lidze to można grać nawet w trzy osoby, także jest zmiana duża, nie? To mi się podoba bardzo, bo wtedy... Bardzo, to jest bardzo fajne, no. Ten będziesz miała taki osobisty ranking High Ligi, a tam oczywiście będziemy grali na Team Lidze. I w końcu zrobię Team Ligę, bo ja przeważnie nie gram na Team Lidze. No właśnie, ja też tego nie wykorzystałam, bo tak zawsze piątki, żeby się zgadać, tak w piątkę, żeby sobie pograć jakoś fajnie no. Na tej Team Lidze, to nie było jak, a tak w dwie, trzy osoby właśnie pograć, to już jest łatwiej sobie znaleźć. Dokładnie. Też tak sądzę. No dlatego dobra zmiana na hotsie. Jak nie gracie w hotsa, to polecam zacząć. Dobra bo zmiana. Się coraz lepiej. Tak, jest tak zwana dobra zmiana. Tak samo. I jest nowy sezon, więc no. Tak, więc można zaczynać od początku. Patrzę za dotacjami, moi drodzy. Rozkręcamy tą machinę, bo przez noc przespało wszystko. Ja też po streamie idę po debet. I będę rzucał dotacjami na lewo i prawo. Tak o, nie proszę. Może być. Słuchajcie. No. No tak, ja na szczęście trochę zaoszczędziłam właśnie na tą japaczkę, bo w tamtym roku jak zaczęłam przelewać, to na koniec miesiąca wyszło tak, no, kiepsko, powiedzmy sobie szczerze. Eskarina, tak się teraz mogę poszaleć. Eskarina, nie ma problemu, wpadaj na streamy, będziemy grać. Będziemy grać częściej. Teraz te zmiany na Team League w sumie są takie prorodzinne, że tak powiem.
Więc sobie częściej będę, przynajmniej ja będę częściej grał teamowo, na pewno. Błagam, daj mi mecz. Ale to może przez tego Ragnarosa, bo wiesz, teraz wszyscy próbują go sobie, testują. A powiem ci, że dzisiaj grałem w taką jedną grę, pomijam jaką, ale gościu o 4 rano mi pisał, że w ciągu minuty dorwał mecz z Ragnarosem. Był w szoku. Czyli o 4 rano jeszcze spoko. Jaki debatę, tak? Proszę was bardzo, już podaję. Rivid 2570, nie wiem czy tam widać na czacie. O, Kajsi podaje, zajebiście. O, super, dzień właśnie. Kagon, Gepetto. Ty za chwilę to my zrobimy tutaj team na zasadzie 5-5 szybciej. No, jak tak dalej pójdzie, kurczę, to ja nie wiem. Ale 141 sekund mecze... to jest nie za dużo, to powinno już ciarknąć. Na pewno będzie Ragnar z lewej, na Ragnar z prawej. Przynajmniej zobaczycie tego Ragnarosa. 50% batę, tak spoko. Kurkę masz piękną, to ci muszę przyznać. Dziękuję. A masz jeszcze jakieś opcje z kolorami? A nie, bo nie, ty dopiero pierwszy, nie, o, nie, to pierwszy poziom, to sobie poziom. Nie sprawdzisz. No, mam też talenty tego gościa. W sumie powiem wam, że są ciekawe, ponieważ jego Q może leczyć. Ma niesamowitą R-kę. Na 10 levelu grzmotnięcie, zasięg jest kosmiczny. To jest pół mapy, przepraszam, pół ekranu. Jest taki zasięg tej R-ki. Fala lawy to jest na zasadzie klikasz i sobie leci. Nie? Kogo tam zgarnie, to fajnie. Ale to grzmotnięcie jest świetne. Szczególnie się jak się trafi gościa z zasięgu, to otrzymuje ogłuszenie i takie tam. O. Bajery. A tej R-ki jego nie widziałam. Jak wygląda ta jego R-ka? Leci gigantyczny młot z powietrza i robi krater. A to jest, ale wcześniej masz jakieś zaznaczone obszary, żeby sobie zobaczyć? Tak, a dokładnie to trwa 0,75 sekundy zanim spadnie. O, to mało. To jest dość mało, ale da się tego uniknąć. Jak człowiek jest skupiony, wyspany, to bez problemu nawet. No tak, jeszcze jak masz jakąś walę, to sobie zawsze odskoczysz czy coś. Wala, jak ty dźwięcznie mówisz tą wala. Wala. Ja zawsze mówię wala, wala. O, wala idzie tu, wala tam. Fala lawy. Też jest w sumie okej, ale ja nie czuję tej R-ki. Po prostu widać płomyczek na minimapie i leci lawa od początku do końca. Tak. Ściąga przynajmniej expa z całej linii. Całą wiesz. Całą linię ściąga. Ale to na ta druga R-ka jaki ma cooldown? Czy to żyrafa? Standardowo po 60 sekund, czy mniejsze? Cooldown 60 i 100. 60 grzmotnięcie, a 100 ma fala lawy, więc ona nie jest jakieś tak niesamowita. No tak, no już spokojna. 100 sekund to jest jednak troszkę dużo. Jednak dużo. Fajny jest ten pierścień ognia, on ma takiego skilla, że na siebie może rzucić taki okrąg, który eksploduje, ale może na ciebie na przykład rzucić. I jak sobie wymyśliłem taki ciekawy build na przeklęte kaplice, gdzie się pojawiają te stwory, to jest całkiem fajna sprawa, żeby rzucić na kogoś podczas na przykład tanka, który tam ostro zbiera Johannę na przykład, która ostro tam zbiera moby. Tych kapliczek. To jest fajna sprawa, że zbierasz to dość, że ty, to jeszcze ktoś i jeszcze ktoś tam może w takim dużym obszarze w sumie czyścić. Całkiem spoko. No ale to zobaczysz, jak się gra uruchomi. No właśnie, kurczę. Ja nie wiem, co z tą grą. Więc zawsze się długo czeka. Może nie aż tak długo, ale teraz to już naprawdę tak wybitnie. Ten kolega, co tam te szkielety wrzucał na czat, to może dorobić czapkę Mikołaja czy coś. Mamy czas. A mam potwierdzenia tutaj od Saska. Saska, no. Także Sasek mówi, że będzie chętny, żeby z nami pograć. O! No, także już tutaj zbieramy. Zapraszamy. Jak zagramy. No, jak zagramy, kurczę. Niesamowite po prostu. Okej, dobra, zróbmy sobie deadline. Zróbmy sobie deadline, jak najbardziej. Ile? 600 sekund? 600? Tak, 600 sekund. No. 600, dobra, jak nie ma 600, to lecimy z widzami cały czas, bo... No, jak najbardziej. Bo już, what the hell, nie? To już jest troszkę przesada. Nie wiem. Szkoda. Szkoda, serio. Tak, dokładnie, przegadają 2 godziny, nie zagrają nawet jednej, a planowali 3. Tak, no jasne. No to ja może po prostu wpadnę tutaj z Hotsem jeszcze po tym w niedzielę, bo w niedzielę mam 1 godzinę, zobaczę sobie dokładnie. Właśnie o której godzinie? A poza tym to jest taka luka jeszcze godzin, a to jest od 4 do 7 chyba, w piątek. Ale dobra, wracamy do niedzieli. Od 14 do 15 będę grał w fajną gierkę od 11-bit Studio, polska gra, słuchajcie, BitCop. A później mam wolną godzinę od 15 do 16.
Czyli w sumie można by chodce zagrać, to będzie taka godzina, gdzie ludzie w niedzielę będą w domach i na pewno będzie gra, prawda? No. Czyli możemy się zaumówić na jakiegoś chodca wtedy. Bo czemu by nie Hots Rules, moim zdaniem? Powiem wam, że jak ja pograłem trochę w Hotsa, znaczy gram już bardzo długo, to nie jestem w stanie już wrócić do League of Legends, nie jestem w stanie dotknąć Doty i tak dalej. Może dlatego, że te mecze są teraz tutaj bardzo krótkie. 20-25 minut. Czasami 30 to jest już max. 33. Yeah. A las hitowanie, zbieranie złota w League of Legends, wycofywanie się, żeby kupić sobie przedmioty i to cały czas trwa i trwa i trwa. I ja mam wrażenie, że ja że się tak strasznie wydłuża niepotrzebnie. Dobra, jeszcze 15 sekund. No właśnie, że to 15. Dobra. Chodź jest o tyle fajny, że jest bardzo dynamiczny i też jest. Są różnorodne mapy. Cały czas się to na bieżąco zmienia i są różne taktyki na te mapy. Tylko minusem jest to, że jest to gra drużynowa, no i można się troszkę podenerwować na ludzi. Ale też ma to swój urok według mnie. To słuchaj, mam pomysł. Robimy customa. Tak, dobra, uwaga. Robimy gry dowolne. Odpalamy nową mapę, która jest już dzisiaj nawiedzone kopalnie. Co ty na to? Na nowej mapie. Łódzka. Tego jeszcze nie widzieliście, słuchajcie. Angelę przerzucę na tą tutaj stronę. I innymi słowy zaproszę wszystkich, którzy są chętni. Liga Bohaterów ktoś gra. O, ja tutaj zapraszam Saska. Proszę bardzo. Możecie wysyłać mi prośby o... A tylko, że do teamu go dodałaś. Właśnie, to ja go zaproszę do gry. No właśnie, zaproszę go do gry. Okej, okay. Dobra, lecę po kolei, bo ja już nie pamiętam, kto mi to wysłał. Zawisza, zaproś do gry. Xirek, zapraszam do gry. Kipcraft, zapraszam. Wolf, proszę. Wybór postaci, nie wybieraj postaci. Tutaj mamy Ligę Bohaterów, poczekalnia, Angela jest. Tylko problem będzie, jeżeli nie zbierzemy tej dziesiątki teraz. Nie, żółty myślę, jest, zapraszam do gry. Tak więc wysyłacie mi na Rivit. Słuchajcie, Rivit. Jeszcze dwie osoby. 2570 i lecimy. Będzie walka. A właśnie, czy my chcemy na przykład przejść na jakiegoś TeamSpeaka? Tylko, że to się znowu przedłuży wtedy, nie? Jak proponuję nie, proponuję zostawić Na razie tak. Bo to... Ale widzisz... Ale wiesz, następnym razem można wcześniej zapowiedzieć, ewentualnie też możesz widzom zapowiedzieć. Jasne. To może by się dało coś takiego już wcześniej zorganizować, nie? No, też tak sądzę. Tylko widzisz, tutaj mamy problem, bo... Słuchajcie, jeżeli ktoś chce zagrać, to dajcie znać. Jeżeli nie, to lecimy na normalnie, na piątkach i... A bierzemy nawiedzone kopalnie, czy jakąś inną mapę wybieramy? Tak, wybrałem nawiedzone. A, nawiedzone. No. Te nowe? Aha. Ja jeszcze nie grałam na nich. No, tylko że tak się zastanawiam. Kargon nie gra, Geppetto gra. Zobaczymy, czy z nami zagra. To nam też się przedłuży. Turururu, turururu. Właśnie. Napiszcie. No. Zmieńcie ankietę. Będziemy zmieniać. To znaczy najpierw poczekajcie, bo jeżeli nie zbierzemy ekipy, to powolutku. Okej, okay, mamy. Krotele, proszę cię bardzo, zapraszam do gry. No jeszcze tylko dwie osoby. A więc dajcie to. Ktoś... Wolf jest z nami? Nie, może zagrasz Wolf. Dajesz Wolf. Okej. Okay. Okej. Okay, no, okay. No i super. Okay. Jest okej. Okay. Wszyscy chcą zagrać. Wszyscy ten. Dobrze, rozpoczynamy grę. Okej, okay, ja wezmę sobie tutaj tego pana. Wy wybierajcie, jak tam uważacie. Nie ma tu żadnej presji. Tak więc, moi drodzy, możemy zmienić ankietę. No zepsuli mi ankietę. No zepsuli. I'm so sorry. Tak. Oj. Okej, okay, to... No ja mogę iść. Ja mogę iść healem. No popatrz. Dobra. Kawu. W losowy. Możecie wybrać losowe też. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Tak? Czy Malfurion się zmienił? Malfurion? No. Nie. No to dobrze. Nie. To dobrze. Czyli mam targetować Malfa, tak? Rozumiem. No. Jeszcze... Niekoniecznie. Dobra, jest Sasek ready i lecimy. No, będzie bitwa na śmierć i życie.
O, nie z litości. Dokładnie. No mercy for the wicked. Okej, okay. Ale tego się nie spodziewałem, że będziemy się mucić tutaj. W sumie zabawnie. Masz jakiś ten do Saska, żeby go połknąć, żeby dał ready? I już do niego. O, widzę, zmienię, okej. Okay. Już. No, jest. I lecimy. Z wrażenia zapoznałem się, przywitać. O, jest, dobra, lecimy. No, jak miło zagrać w Hotsa w końcu. Ach, jak przyjemnie. Wiesz, że straciliśmy 43 minuty na ustawienie gry? 43 minuty. Wybaczcie, no właśnie. Nam, moi drodzy. Ale po prostu to jest życie. No, no niestety. Tak to bywa. Tak więc zapraszamy. Zapraszamy do wrzucenia na baja paczkę, zdecydowanie. Ja się tuż po moim czasie też przyłączę do tego. Na razie Wolfsbane przez ostatnie 5 donate'ów. Wolfsbane 73, Obelusie na Teutatesa. Nie wyspałem się, przepraszam. Dawid 266, jeden Sikor i Brodaty oczywiście. Tak więc zapraszamy na wykup cegiełek. A przy następnym streamku to co? Tak myślisz, że zrobimy jakąś ten? Drużynkę na drużynkę? Jasne, okej. Na TS-ku? Dobra. No, myślę, tylko że to by musimy, było ciekawe. Wiesz, musimy to zrobić rachu ciachu. No tam tak, będziemy tak. Mieli godzinę. To już wcześniej, wiesz, to już ja już też rzucę wcześniej informacje na fanpage'a, też już, żeby się ludzie pozgłaszali. Okej. To nie ma co czekać. Tak więc proponuję zrobić tak. Teraz sobie rozegramy mecz, wylosować, a później zagramy jeszcze drugi i... A może ze sobą zagramy dzisiaj jeden mecz. I później rozlosujemy dwa kody na koniec, bo nam się skończy czas, a musimy to dzisiaj zrobić. Więc dobrze, niech się ładuje tutaj nam gra. Ja jeszcze wam pokażę tą grafikę, która jest na dzisiaj i przeczytam wam wierszyk, bo wy lubicie wierszyk, ja też. Słuchajcie, trzeciego dnia zimowej uczty Nexus podarował mi trzy machiny wojny, dwóch kosmitów imperatorów i śmiesznego męcika z uszami królika. Okej, to jest wierszyk na dzisiaj. Wierszyków będzie więcej w trakcie oczywiście trwania inicjatywy fanart zimowej uczty. Okej, i wracamy do wojny. Na śmierć życie. I macie tutaj, moi drodzy, to jest... Ragnaros, najnowsza postać, która dzisiaj się pojawiła w Nexusie. Tutaj tańczy. Oh yeah. Heavy metal. To mi się podoba. Gera, na której linii będziesz? Zobaczymy. Ale na tej nie ma zdradzania. Jedynej słusznej. Jedynej słusznej, dokładnie. Dobra. Dokładnie, okay. Tak. Dobra. Dobra, Zawisza, Geppetto, Kabi, Sasek, Dodoku, Zarolinu. Ale okay. Wiesz, co mi się podoba, że gramy kopalnie, a nikt nie wziął specjalisty. No dokładnie. To, ale ja się cieszę, bo to będzie mucka, wiesz, taka totalna. Okej, okay, meteory już poleciały. Kratotele gdzieś tam tańczy swoim Muradinem. Kretotele, przepraszam. Źle, co ja bredzę w ogóle? Kretolele! Sorry, bardzo, bardzo zagmatwany nick. Okej, dobra, to czyścimy. Widzicie, mniej więcej taki sposób wygląda jego Q. Bardzo fajny jest jego E, gdzie ja rzucam na przykład na kolegę. Do petu jest eksplozja, to jest naprawdę spoko. No i meteor, który ich tutaj dość mocno niszczy. Jestem ciekaw, jak się Diablo zmienił. W jaki sposób to będzie wyglądać. Ach, jest akcja! O nie! Nie ma Ruta! Nie ma Ruta! Miał być mały gang. A! Kurczę! Dajesz! Chowa agresja. 100% agresji! Nie ma litości, no widzę, że nie ma litości. Kurczę, nie ma! Dokładnie. O, meteor! A jednak nie. Powiem ci, że wow. Wow. No nie damy się tak łatwo, ale... Wyłazić z nory! Co się kryjecie za tym murami? Nie może być! Ale mega ten meteoryt jest, po prostu jestem tak daleko, aż muszę sobie zobaczyć jego...
jego build. Ale kurczę, ty taki dość tanki jesteś. Wow. No, ja się leczę cały czas, wiesz. O, Wolf rozkręcił działko, ja się troszkę wycofam. 3 sekundy do wejścia, 3 sekundy do wejścia. Elegancko, tutaj możemy jeszcze wizję wziąć, jak widzicie. Możemy wejść sobie z innej strony. Więc taki jest plan. Ogólnie Angelo, tam ci taki cynk, jeżeli chodzi o tą mapę. Tutaj się troszkę pozmieniało. No na właśnie zasadzie, widzę. Że jest. Warto zbierać te mniejsze, bo te mniejsze punkty, te czaszki, niż samego bossa. Z prostej przyczyny jest ich mniej, a dają więcej po tym reworku, po prostu. Więc to jeszcze jest ich mniej. Teraz patrzę, co się zmieniło od PST chyba. No jest więcej tych punktów. Na PST były 4, a tutaj widzę 6. Karamba. Dobra, uwaga. Oj, Muradiny! Nie mam ucieczkania! Kogo wy tam zabijacie? Halo, halo! Muradina! Ścigam! Co to za chase? Zabijaj! Chodź tu! Nie wiesz, że chodź tu, Muradin! Dobra, nie będę chase'ował. To kiedy idziecie po bossa? My? Jak go będziecie kończyć? Aha! No. Ja właśnie czułam. No. Tak, właśnie. Okej. Okay. Dobra, ciśniemy go. Nie fajnie. Ciśniemy. Jestem bez many. Ach, super. Nie. Jeszcze meteor, tak? Ale rzeźnie, powiem ci. Patrz na to. Strasznie. Masakra to jest. No, naprawdę. Mega. Bo ja nim trochę już grałem na PST, wiesz, i mniej więcej wiem, jak się nim poruszać. No i mamy Zarię. To w ogóle no Zarię jest. Zarya jest bardzo OP. Shielda. Aha, i jedna zmiana jest w tej mapie, bardzo ważna. Właściwie nasz... No nie, weszli. Jedni. Gdzie jestem? A tu jestem. W sumie może dobrze. No widzisz, no miałeś zamiar przyjść. Ja byłem. Jak skończymy, a tutaj nie tak nie do końca. No rozumiem. Ważna zmiana. Te śmieszne golemy ogólnie startują z linii, z jednego miejsca. Zawsze. Więc w sumie to jest ważne. Że jak zrobimy go i zrobimy go ponownie, to on z tego samego miejsca startuje. W sumie nawet są takimi manichirami zaznaczone. Tak, po tym meczu losowanko. A więc mam nadzieję, że wam się poszczęści. Ewidentnie jest bardzo, bardzo, bardzo mocny ten bundle. Dość drogi. Więc fajnie. Fajnie, że je mam dzisiaj. Zobaczmy, jak to tak wyszło. Puszczę. Ten Ragnaros potrafi się zamienić w fort. Dokładnie. Bardzo fajnie to się wygląda, no. Wchodzi z litości. No, no mercy for the wicked. Kurczę, co ja bym wziął. O, może tak zrobimy. Czekaj, tam na dole. Dobra. Patrzę. Dobra, mamy. O, że. Hej, nie spodziewałaś się hiszpańskiej kryzysu? Nie spodziewałam się, no. Też tak pod nosem mam dzielić. Lejemy go, lejemy! Nie! Ożby. O. Ale to jest super, powiem ci, na... No! A mogłem już zostać tam na dole, no. Chciałem to tak ładnie
zrobić mek wejście, wyjście, a on po prostu poczekał, zapalił fajkę. Poczekał, aż wyjdę i mi łupnął. Smutek. No. Tak się przyczaił, że... Ale pomimo tego, że wzięliśmy więcej flasz, boże, czaszek, to mamy mniej expa. Więc ogólnie rzeczy mając... No, na dziesiątkach się do was odezwiemy. No, zadzwonicie. Halo, halo? Halo, halo? Dobrze. Zobaczymy, kto wygra. Angela Team czy Livid Team. Jak na razie w killach mamy 5-5. Czyli jest dość ostro wyrównana sprawa. Ale mamy tu jednego pana, który właśnie został zdewastowany elegancko. Wejście, zawiszy z zębiskami. O nie, co wy tam powtórzujecie, halo? Coś na tym topie dzieje. Nie, topie nic. Nie interesuje się. Nie, idę do ciebie, nie ma. Nie przejdziesz. Nie przejdziesz. No! No, jeszcze krótko, dobrze, chodź. Nie, nie tak ostro, spokojnie. Taki mały bejt. O, lawa. O! A to może jednak z tą pójdę. Czaszki są moje! No bo przynajmniej czaszki wziąłem. Ciepetto 19-18, jeżeli chodzi o czaszki, mam nadzieję, że widzicie wszystko, tak jest. Tak więc dość interesująca sprawa. Mamy już erki, 10, 11 level. Wy tutaj też nie widzicie pewnie tej góry, prawda? Więc mówię, że jest 10, 11. I na razie tylko ja jestem martwy. Tak więc 3-2-2, jest 6-7 w killach. Jest okej. Zauważcie, że tutaj na tej mapie jest bardzo, bardzo szybko możecie wrócić do kopalń. Jest dość blisko wejście. Ale ja chyba jestem tutaj samotny. Samotny. Lonely Wilk. No właśnie. Ja cię jeszcze nie widzę. A proszę, na topie się. W kopalniach. Kaiłeś, tak? Miłerka! Boom! Piękne trafienie młotkiem. No nic z tego. No dobra. Nie tym razem. O, jednak. O i... Czyż to będzie piękna walka, moi drodzy? Kiramy tego tykusa! Nie! Czekajcie! Bura, chodź tu! No nie, 33 sekundy, nie możemy mu dać żyć. Nie możemy dać żyć... Oj, pięknie, dwóch zabitych, lecimy na mida. 21-51. Trzeba było iść w silence'a pod was. Trzeba było. Nie, prawda? No, zero defensive. To tak, tak defensywnie poszłam w heal'a. Widzisz, to się kończy. Defensywnie w heal'a, powiadasz. A ja tutaj. Myku. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Kurczę, powiem ci, że jego Q jest tak mocne. Po prostu niesamowite. O właśnie tak. Idziemy, brygada. O, widzę, że płomień. Bardzo fajnie, bo kolega wziął drugą erkę, tutaj widzicie. Tak wygląda lawa. A ja mam akurat erkę drugą, grzmotnięcie, czy możecie sobie zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Zapraszam, moi drodzy, na dotację. Ja paczka czeka, moi drodzy, możecie pomóc rodzinom potrzebującym. To jest najważniejsze dzisiaj, nie sama gra, tylko to, że możemy zebrać jakąś kwotę. Więc zapraszam, moi drodzy. Ja tuż po streamie będę uruchomił swoje zapasy. I też zdecydowanie się przyłączę do akcji. No, nie mam many. Zobaczmy sobie, co tu możemy wziąć. Efekt leczący, dobra, bierzemy lepszy efekt leczący. Ach, jakbym miał manę. A ten boss was jeszcze nam puszuje tego bota, kurczę. A teraz razem z nim oczywiście. Piękny, po prostu piękny. No, wiesz jak jest. Ta mapa jeszcze jest ciekawa z jednego powodu. Tutaj są inne kampy niż właśnie tutaj. Tak więc trzeba wziąć pod uwagę, co w którym momencie trzeba piknąć. Co wam się przyda, jakie kampy wam się przydadzą w danym momencie. Angela, już biegnę po ciebie!
Nie, nawet nie próbuj. Czemu ja nie miałem many? O. O. O, o, o i proszę. Niesamowity jestem. Kurczę, ja bez many to kiepsko. Bez many to kiepsko. No ale kampo nam wzięliście, no. Lecę. Lecę po manę. O, tutaj bardzo ładnie się puszuje. Ford na topie, elegancko. Tak więc całkiem ciekawe. Witam wszystkich. Witajcie. Dzień dobry swoją drogą. Poranek nastał, 7 godzina. Wybieraliśmy godzinę grę. Czas, timing mamy świetny. Dobra. No i teraz my wam wzięliśmy. Coś za coś. Nie może być. Może być. Niesamowity jestem meteoryt. Stoisz sobie mniej więcej na po lewej stronie ekranu, a meteoryt leci na lewą stronę. Na prawą stronę maksymalnie. Fajne to jest. Coś mi naprawdę dynamiczne. Trzeba będziecie wchodzić. Dobra. O! I bum! Ała, ała, ała. O, to może źle się skończyć, chociaż! Ach, jest! Elegancko. O, żeż kurczę, no. No, dobrze! A, zabraliście. Świetnie. Ładnie. Wow. Ale powiem ci, że i tak jest wyrównana walka. No, jak na to, że w sumie... No, nie no, jest wyrównana. Chociaż teraz będzie 16. 16 do... O, dobra, 16 do 9 w killach, ale... Ale i tak nie czuję się jakoś tak niesamowicie komfortowo. Zawsze możemy przegrać. To jest taka mapa triki trochę, że... Cokolwiek tu się zrobi, to zawsze można przegrać. No tak. I ciekawy jestem, ile będzie trwać. Tak średnio czas trwania na tej mapce. A jak wrażenie? A, no taka... No jest inna. No dużo jest też możliwości zgankowania. Tutaj pójdziesz dołem, przejdziesz całą drużynką i wyjdziesz nagle. No bardzo. Z drugiej strony. Właśnie coś idzie się jara tutaj. Idzie, leci fala, pokażę wam jak wygląda. Ona niszczy wszystkie miniony, tak jak widzicie. Przylatuje na sam... To wszystko czyści. Powiem wam, że na dużych mapach ta jarka ma sens, ewidentnie, na dużych mapach. Na przykład poligon przelatuje przez wszystko dla do prawej. Okej. Oto nie jest dobry moment na walkę. Ewidentnie, poczekamy. Nie! No gdzie uciekasz? Nie ma. Gdzie uciekasz? Poczekaj. Czekaj, idę. Ja się tylko chciałem przywitać. Ja wiedziałem, że przyjdziesz po mnie. Pewnie. Jak w banku. Tak więc ankietę macie, oczywiście wybierzcie kto wygra, czy Angela, czy Livid. Ten kto wygra, to ta, ci ludzie, którzy głosowali, to będzie tam rozlosowany kod na klucze na machinę wojny. Właściwie to zestaw machiny wojny. O wartości chyba tam 60 na teraz. Więc całkiem fajnie. Całkiem fajnie. Osobiście mówiąc, to nie wiem kto wygra. Na razie jest to fajnie, dość wyrównana akcja. O, mamy tutaj takiego pana tam. Chociaż, jak tak patrzę... Niezłe jaja. No już na wizję przejęliście, no pięknie. No, właściwie... O! Przemienił się w port. Pushować. My nie! No, tak właśnie myślałam. Tak właśnie myślałam. A czeka na odpowiedni moment w sumie. Bo też można tą postacią wejść w zniszczony port. To jest najważniejsza informacja. I w sam środek będzie bam. Jest. Można.
No, to teraz już się robi niebezpiecznie. No teraz tak. No teraz, właściwie teraz. To już nawet moglibyście skończyć. Dobra. Ja już idę. Chodzę. Dobra. No to wygraliście. Jest! Niemożliwe! 15, ale do 97, no popatrz. A nasz boss już bił. Popatrz, nasz już bił. Waszego, kurczę. GG, well play. Fajnie, bardzo fajnie. Tak, Elfimo, mieliśmy małą zacinkę przez noc, tak więc teraz normalnie ruszyło wszystko i zapraszam do wrzucania na japaczkę. Dzieciaki czekają na paczuszki świąteczne. Dzięki za grę, fajnie było. Powiem ci, wow. No to teraz. Irak na los jest. Inna mapa? Jasne, okej, okay, spoko, Zawisza chce zagrać. No chcę. Trzeba się odegrać. No to może tak być. Więc zróbmy losowanie teraz może osób, które głosowały na mnie. Dziękuję. Okej, okay, Angela musi się odegrać. To ja może zrobię custom game. Jaką mapę chcecie zobaczyć? Albo jaką ty chciałabyś? Na czym byś się zająć? Jak na jakiej mapie ja bym chciała zagrać? Może na smoku, co? Moja ulubiona mapa. To jest taka mapa, wiesz. Uwielbiam, no to jest zryta mapa. No. Ale ją lubię, lubię ją bardzo. Dobra, tak, no to tak trochę będziemy bić tam. Okej, no to wrzucam cię do drużyny. Czy Sasek chce zagrać może? Ma jakieś życzenia? Z Angelą zagrać? Zawisza z Angelą chciałbyś zagrać? Może czy... Dajcie znać. Oczywiście mamy tu łysy, potocz. Możecie dawać mi prośbę o zaproszenie. Kalgon, mamy Kalgona, przygotowanie jego bohaterów. Mamy tutaj tego pana, który z nami grał. Nie wiem jak to czytać. Il? Nie wiem. Kretolele, proszę cię bardzo. Łysy. Wolf. Przepraszam, Ksirek, nie ma problemu, więc wysyłam zaproszenie ogólnie, zapraszam do gry i czekam na wasz odzew. Tak jest. Tak więc rozdawanie się zakończyło, się zobaczymy kto wygra. Kto wygrał koda to nie, ja nie wiem osobiście, to musimy się dowiedzieć z czatu. Dobrze mówię. Okej. Okay. To napisze Rafał. Mhm. Okej, okay, jakieś zmiany? Jakieś zmiany? No nie wiem. Nie? Chyba możemy grać tak jak jest. Okej, okay, dobra. Chyba że ktoś chce się zmienić. Okej. Okay. Tak, chwilę, sekundkę poczekamy i zaczynamy. Bilo22 wygrał pierwszy klucz, tak więc graty, gratulacje. Zobaczę jeszcze na nas czas. A jest 8. 8.05, dzień dobry. Witam w kawie na japaczce. Szybko nie mogę wymyślić jakiegoś takiego sloganu, czy jednak. Żeby ja zaraz nauczyć. Jeszcze zobaczę. Teraz już się wszystkie donaty wyświetlają? Pokazywały ci się, jak coś przyszło? Jeżeli coś przyszło, to ja tego nie widzę. Mhm. No właśnie, ja to zaraz sprawdzę, bo ja mam do tego dashboardu dostęp. Mhm. Więc... Widzę tylko i wyłącznie ostatni to był Wolf z Bane 73, tak, 5 zł. Tak, więcej... No to mi przyszło. Aha, no to okej, okay, to było, to podziękowałem, dziękuję jeszcze raz. Ale czekamy na donaty. Myślę, że ludzie się rozkręcą. Ja potrzeba tu Roka, żeby wpadł i zaspoczął to od zera. No wiesz. Ja Roka to bym chciała namówić na jedną rzecz, ale nie wiem, czy się zgodzi. Znaczy też nie wiem po prostu, czy będzie miał możliwość, wiadomo. Ja nie wiem, na co ty go chcesz namawiać. No jak to? No już się wygadałam ostatnio na twoim filmie. Okej, dobra, ale ja nic nie mówię. Dobra, ja nic nie mówię. Siema Lockhart, hej, cześć. Gramy sobie dzisiaj Angela Wausy z Rivit. Głosujcie teraz ponownie, żeby wygrać klucz. Kto wygra? Na smoczych włościach. Drużyna Rivita? Na smoczych włościach, czy drużyna, tak? Angeli? Tak więc musisz się odgryźć teraz. Właśnie nie, myślę... Nie ma to tamto. W sumie zabawne to jest. Przepraszam. Aż się zakrztusiłem. Właśnie patrzę, co wybierzecie. Czogala. No ja zagram Ragnarosem, jako że chcę pokazać ludkom, jak on w ogóle działa.
spróbuję zrobić teraz jakiś inny build, bo przedtem szedłem bardziej na cool, żeby się, wiecie, dużo healować, zadawać spore obrażenia przy uderzeniu. Teraz spróbujemy zagrać jakoś inaczej. Jakoś bardziej na przykład na meteoryt, który będzie się przemieszczał pomiędzy kapliczkami i buszem. Będzie jarał wszystko, co tam jest. Też będzie zabawne. Może falę teraz wezmę, chociaż widzieliście falę. No właśnie, trochę się boję tej swojej fali. Widziałam, że taki całkiem fajny, całkiem konkretny lips potrafi zadać. No, ciekawe. Ciekawe jest. Ale to jest powolne, wiesz? To jest dość powolne. Chociaż ludzie nie patrzą na minimapę, jeszcze są nieprzyzwyczajeni, żeby obserwować, czy coś tam leci przypadkiem, czy nie. Tak więc. Do której streamuje Grodek? Ja dzisiaj do dziewiątej, przepraszam. Do dziewiątej. Tylko mnie będziecie mogli zobaczyć jeszcze na pewno wieczorem. Ale nie na iPadzie, tylko u mnie, ale... Ogólnie się trzymamy harmonogramu, później gra... To później gra? Jest Den, prawda? Właśnie. Tak, jest Den. Wiesz co, no właśnie, jest Den ma zagrać, ale na razie śpi, także... Śpi? Także tak 5 minut przed tym, jak, no nawet 10, jak ma zacząć streamować, to muszę go tam obudzić. Że się popił. No, zresztą się popił, ale wiesz... No, nie, to żartuję. Michał wczoraj ciężko, siedział... Ciężko, znaczy, Michał dzisiaj siedział do 10 rano, a wstał też bardzo wcześnie i kurczę całą noc, cały dzień i no... Też no, był rozumiemy, strasznie. Jasne. No niech sobie tam, wiesz... Jak się ogarnie, no, to znaczy. No, niech się odeśpi, bo potem będzie zmiana, jak ja przecież pójdę spać, to on będzie musiał siedzieć. No, rozumiem. Rozumiem w pełni. No to dobra, to zaczynamy, moi drodzy. Angelika ma bardzo ładny głos. Ja też to mówię właśnie. Też to mówię. No właśnie, ja wiem, jakoś mi się nie podoba mój głos. No, tobie się nie musi podobać. My wiemy lepiej. Taki, taki, prawda? Enigmatyczny trochę, no. No, my wiemy lepiej, ty tam wiesz. A dziękuję ślicznie, dziękuję. Ty wiesz o zabijaniu. Nie, no dobra, zabijanie w chacie wiesz dużo. Tak jest. Tak, dlatego zwróciłem wasze uwagi. Za cegiełki też wchodzą do donatytu. Ktoś coś zwiesiło, bo zakupiłem się, kwota nie zwiększyła. No bo właśnie jest jakieś opóźnienie z tym wszystkim. Takie dość serwite? I oni mają, to znaczy w ogóle coś tam z PayPalem jest też jakiś tam problem, bo PayPal to wiesz, jest dość taki dość ostrożny, jak chcesz jakąś kwotę tam przeleć, to czasami też jeszcze potem wysyła ci wiadomości, czy aby na pewno, bo to no jabaczka po prostu, jest. Na razie ta kwota jest, to jest ta, którą na 100% możemy potwierdzić, że już tam ten PayU i PayPal i te różne takie płatności zatwierdziły. Natomiast na pewno jest tego więcej, tak? Bo niektóre już wiem, że ludzie pisali, że właśnie wysyłali, a że się podliczyło i będą to sprawdzać właśnie. Aha. No dobrze, w takim wypadku nie bójcie się, że te pieniądze nie trafią, na pewno trafią. Nie, no absolutnie, to wszystko. Więc zapraszam jak najbardziej, żeby tutaj donaty wrzucać. Ja też testowy donat na pewno wrzucę dzisiaj. Jutro też, jutro. Będziemy, moi drodzy, zbierać, bo trzeba to rozkręcić dość mocno. Jak ta zegara wredna. Aktywujcie kapliczki i zdobądźcie moc smoka. Czyli to ja wam w ogóle pokażę, w jaki sposób działa wejście na fort. Bo tego wam w sumie nie pokazałem tą postacią. My podchodzimy do fortu, klikamy naszą cechą i jesteśmy w forcie. I teraz mamy niesamowity zasięg na tą zagarę. Możemy ją tłamsić, niszczyć, demolować. Zniszczyć totalnie, myślicie? Patrzcie, prawie ją zabiliśmy. Kurczę, to jest jakieś nowe oznaczenie na tych fortach. Wow. Bo widziałam przed chwilą, że ten twój na midzie to się palił. A wiesz, co jest fajne? Ja będąc we forcie, odgoniłem zegar od przejęcia smoka. O, czujesz? I prawie ją zabiłem. Tą cechą wlazłem do fortu i prawie ją zniszczyłem. Niesamowite. Niesamowite, bo to jest... Już na siebie idę, koniec. Nie cofam się. Łagangela w natarciu. Natarciu motylka. Natarciu, tak. Płaszczki. Płaszczka. Dobra, to ja nie będę wdzięczny. Dłużny się mówię, panie. Dobra, wdzięczny to ja będę. Ratuję, już mnie nie interesujesz. Idę sobie. Aha, na pewno. Jeszcze tutaj skanuję, co tu jesteś. Jesteś.
O, o, Auriel nam padła, nieładnie. Dobra, idziemy. No gdzie tu i tutaj, halo? Nie, nie. Nie. To jest nasza kapliczka. Idź sobie na swoją. O shit. Znajdź sobie swoją. A, nie umiesz się bawić, ja chciałem w kapliczkę przejść, nie pozwalasz. Nie rozumiem, no. Oj, smok nadciąga. Nadciąga grabasz. A Kateowski poszedł spać o 3:00, o 8:00 wstał bez zmrużenia oka. No nieźle, witam, welcome back. Dzień dobry w dzisiejszym dniu. Gramy sobie meczek Angela vs. Rivet z Gierdzami oczywiście. Zapraszam was serdecznie oczywiście do wpłacania. Dobra, wejdziemy tutaj do wody. Przejmuję tą, mam tutaj władzę niegranczoną. Aha, okej. Patrz, smok mnie się boi. Niesamowite uczucie. Demolować tym Ragnarosem, serio. Szkoda, że się już skończyło. Powiem ci, że tu jest cooldown 100 sekund na to. Całkiem 100 sekund na wejście na kort? Tak, 100 sekund. No. O kurczę, to sporo. Nie można... No, wypowiem. Już miałem go zgarnąć. No tak psujesz się zamierzasz. Dzień dobry. Dzień dobry, co tam? Dzień dobry, jak tam? Dzień dobry. A, gramy sobie. Demolujemy. Demolujemy, tak. Na Japarce tutaj. No ja ci tu będę teraz bronił elegancko. No dobrze. Coś niezłe nad... O, mamy cię tutaj. Hello, hello. O nie, o nie. Chciałam teleportować nad hakę, ale tak bym się zakopał. A gdzie ty uciekasz? No gdzie mi tutaj? Oh my god. Ale już chyba questa zrobiłem. O, jak pięknie! O nie! Jakie to było cudowne! Jedna malutka. Meteorytem. Dobrze. Okej, to teraz może zaczniemy robić coś interesującego. Istotnego na tej mapie. Tak, tak? Zapraszam. Idziecie po kartach? My nie! Zrób dalej! Nie. Ja tylko... Ja zachęcałem, żeby w płacy robić na jepaczkę. No, no tak, tak, więc moi drodzy, wpłacajcie na jepaczkę. Tak jak wspomnieliśmy, musimy uzbierać jakąś kwotę solidne. Mieliśmy małe problemy na początku, ale myślę, że już pochodzi się wszystko rozwiąże. No tak, już dzisiaj się za to chłopaki wzięli tam od rana. Także myślę, że te cegiełki a, bo oni byli i te wpłaty będą spali, zwracać. Tak? To znaczy, nie. Mamy akurat od tych wpłat jeszcze taką osobną ekipę, która się tym zajmuje. A. Także już tam od 6 rano się siedzą. Ty, jakaś lawa przyleciała przez nas. Powinno być to rozwiązane. Tutaj widzę jakiegoś tarania. Okej. Mam tu jakieś informacje, ale... No dobrze. Mamy zegary na midzie, która się zaopiekowała naszym portem. Niech chyba go przejmie. Niestety. Chociaż tu widzę zainteresowanie raz. O, to było bardzo złe. O, jak pięknie! Ach, ale mózga. 9-11, trzeba dobić. Oj, mamy chyba wpłatę, jeżeli dobrze... Ja usłyszałem dźwięk. A, usłyszałeś dźwięk, ale to pokazało tak, się. Tak, jest, siwy, 10 zł, świetna yes. Robota, pozdrawiam! Dzięki, stary! Dzięki, że dziękuję. Się przyłączyłeś do akcji. Powiem ci, czuję ulgę, że widzę, że to tak, działa. Tak, no naprawdę, bo to... Fajnie. A więc zapraszamy do wpłat, moi drodzy. Cegiełki są do waszej dyspozycji. A cegiełki są naprawdę fajne w tym roku. Tak jest. Chociaż w tamtym roku też były niezłe. W tamtym roku była na przykład bardzo fajna kolekcjonerka PlayStation. Kolekcjonerka, taka edycja specjalna PlayStation. Pamiętam. Prawda. Zdecydowanie pamiętam. Miałam ochotę wziąć udział, ale no niestety. Nie, ja się do tego nie zaliczam. No dobra, przejmuję fort. Patrz tu ty.
smoków wreszcie. Jakąś lawę. Powiem ci, że niesamowite to są efekty, jak patrzę na to, co się dzieje. A co ja mam takie... tak mi się wydaje, że to jakaś ładniejsza się zrobiła. Czy oni coś poprawiali jeszcze? Tej sekcji nie czytałem. Tej sekcji nie czytałem, jeżeli chodzi o poprawę graficzną. Ale mam wrażenie, że te efekty są trudniejsze. A, dobra, no, no cześć! Na dobra, mamy 10 level, jest! Nareszcie! Tak, na szczęście nie widzicie, jakie są levele, ja wam nie będę mówił. Ja dobra, 10 do 14. No, ale mówiłam, że się odegram, to nie jest. Dobra, tutaj wszystko. Rzeczywiście wygrało teraz. To ja chcę zemstę, ja chcę rewangę. Jeszcze. W sumie możemy zagrać jeszcze jeden mecz. Myślę, że zdążymy. Jest 18:20. No jasne. Bez problemu. Będzie przynajmniej 3 mecze rozegramy. Zobaczymy, kto do 2 zwycięstw. BO3 rozegramy. To jest ostatecznym zwycięstwem. Tak, ostatecznym niszczycielem światów. Tak więc... O, uwaga. No ja bardziej z Teamem muszę się trzymać, ewidentnie. Mamy Cho'Gala tutaj jeszcze. O! No na pewno nie. No na pewno. Ach! Herka, no prawie to jest. Prosto w twarz! Było cudowne. No podobała mi się ta herka. No ładna. Szkoda, że nie została wykorzystana. Ładna. Ale o kurczę, jakieś meteory tam. O, Cho'Gala zaszarżował. Muszę próbować tutaj coś z tym zrobić. Ojej. Dobra, w takim wypadku użyję broni ostatecznej zagłady. Nie! Nie ma! Zabijaj tam, halo. Tak. Nie! Mój fort. Ty, ten fort. Właściwie to mnie, ale to jest fajne. To jest bardzo fajna sprawa, słuchaj. Co, wyleczył się? Znaczy, fort nie tracił życia, tylko ja. Czyli bronisz fortu swoim życiem, ale to życie nie jest... To życie to jest jakby druga pula życia. Ja nie zginąłem. Bardzo fajne. Bardzo mocne. Siema Bundox, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. 18:20? To ja coś powiedziałem o 18:20? Chyba nie. Możemy pytać o jakieś pytanie, tak? Aż minął. Ja się pogubiłem. Ale oddajemy te smoki. A no. Kurczę, ten hoc powiem wam, że... Ale wiesz, to jest nadal jeszcze do wygrania przez was. Nie no, jasne. Jeszcze jak najbardziej. Jakiś troll i... O. Ja bym chciał wyjść, excuse me. You know. No cześć, to znowu ja. Ach, Samuro mnie dogonił. Straciliście fort. Czemu dzielimy jedno ciało? Czemu... Dzielimy jedno ciało? No... No... Sasek z Kabi. Zdaje się, że stracił. No tak, połączyliście. Połączyliście się. Oj, choć nie dzieli, tylko łączy. Patrzcie, jaka niesamowita sytuacja się teraz wytworzyła. Ich Cho'Gal przejął zniszczony fort. Genialne. Bardzo fajna sprawa. To ja nawet nie wiedziałam, że ten Ragnaros ma taką możliwość, kurczę, żeby ten van fort i to jest zniszczony przejąć. Tak. No niezłe. Niezłe jest. Ciekawa mechanika, bardzo nowa mechanika właściwie. Która się pojawiła dopiero dzisiaj, więc możecie sobie zobaczyć przy okazji. Czyli zegara, ale ja ci nie dam się nauczyć. Nie ma ucieczki. Nie ma ucieczki! Nie oddam! Nie z... No, nie... Jeszcze to zaje! Nie! Ale chodź tu! Gdzie tu uciekać? Jak ty możesz do mnie uciekać? Ja się tak lubię! Nie ma opcji. A widzicie, ucieka przede mną. Siemka Jacekwa, cześć. Taki mamy klimat. Okej.
Twoje obrażenia wybił bohater, skorzystał z tego. No dobra, ja dzisiaj pod pierścień ognia troszkę inaczej zagram, więc będzie ciekawie. Jest 13 do 18. Nie powiem, że mamy jeszcze szansę wygrać, ale jest ciekawie. O, i teraz. I teraz! Nie, o nie. Tak! No to, to było mocno. To naprawdę mocno. Ty dwa razy tego użyłeś? Trzy. Jak to? Ile razy tego użyłeś w końcu? Nie wiem. Ja tutaj. Ja zabijam po prostu. O, jak mnie wyciągnął. O Boże, jak on to zrobił. O, no ładnie, to było wow. Naprawdę ładnie. To było piękne. Ale wejście, niesamowita sprawa. Patrz, raz on wchodzi. For. Ragnarosy na tych meczach są szalone, naprawdę. Ja cię kręcę. Co ci w ogóle wyprawia, nie? Patrz, jaki on ma zasięg gigantyczny. To jest straszny zasięg. Zagara, złapała, zamknęła. Totalna demonta, dewastacja. Tak więc wszyscy zagłosowali na Angelę. Naprawdę? Tak. Jaki jest procent? Proszę? Jaki jest procent osób, które zagłosowały? Nie wiem, bo ja nie głosowałem. A, no wiesz co? No dobra, to zagłosuję na siebie, żeby, bo przegram, żeby mnie nie wygłosowało. Już poczekaj, zobaczmy. Zagłosuję na siebie. Zobaczmy, jaki jest procent. Nie widzę. Dobra, procentu. To też głosuję. A, no tak, bo to zaraz sobie zobaczę, kurczę. Zaraz sobie procentu. Sprawdzę. To więc gratulacje, fajny mecz. 2 do 31. No, ładnie. Odgryźliście się bardzo konkretnie. Ale Ragnaros, moi drodzy, to jest jakaś rzeźnia. Niesamowite to jest. Aha, bo to jest, ja piszę na drużynce, naszej drużynce, tak? Aha. Kargon za okej, Kargon. Myślałam, że to jest drużynka, w której jestem. Nie, to jest drużyna, która jest tam na potrzeby. Poczekaj chwilkę. Poczekajcie chwilkę, zagramy sobie. Powiedziałem 18:20? Tak? Ja nie spałem. Spoko, 8:20. Dobra, to gramy kolejny mecz. Najpierw rozlosujemy i wygrał Nevran. Nevran, gratulacje. Do ciebie poleci kod na zestaw Machines of War. Bardzo drogi, fajny zestaw do Heroes of the Storm. Mam nadzieję, że sobie, jak nie grasz w kodca, to zaczniesz. A jak grasz, to have fun. Będzie świetnie. Jej, nawet się ucieszy na czasie. Graty. Fajnie. Jeez, tak więc zapraszam do dotacji, moi drodzy, rozpoczynamy poranek, rozpoczynamy grę na japaczce, klap, a my gramy teraz może na placówce Braxis? No, na Braxis? No, czemu nie? No dobra, no, w sumie to na tym Braxis. No, ty, a może zagramy wspólnie trzeci mecz, bo to będzie chyba ostatni mecz. Wspólnie na widzów? Mhm. No dobra, no. Zobaczymy. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Czekaj, tutaj smoczek z... Okej, to zaprosimy tak. Wolfa, bo chciał zagrać z nami wcześniej. Łysy zaczął meczyk. Żółty chce zagrać. Żółty już leci. Xirek, Wolf, Kawu... się przyznają. Kto nas chce pokonać? Okej. Czy chcesz jednak zrobić tak, że... To może zrobimy jednak tak, że osobne teamy, co? Bo będzie łatwiej dla operatora. A, no tak. No w sumie. Chociaż no z drugiej strony to widzowie będą. Dobra, to kto teraz wygra? Widzowie czy Rivdy Angela? Czy właśnie. Gramy okay. Naprzeciw siebie, czy... A, miałam większość jednak głosów. O, proszę, dziękuję ślicznie. Z takim głosem to byś na pewno miała więcej głosów. Aha, no tak. No to jest taki buff. Ach, ten głosik. Xirek do Livida chce. Wszystko brakuje kamerki. Xirek do Livida, tak? To jak robimy? Gramy razem? Wybierz, gramy razem, czy cię jakoś zamienić? No właśnie, jestem ciekawa, co na to widzowie. Bo wiesz, z opóźnieniem zobaczymy, co czat zaraz powie. Okej. Okay. A tutaj chłopaki co piszą? Angela do nas, ojej. Chcą Angelę, no. Nie tak, Angela. Nie tak. Nie brak. Słuchajcie, kod oczywiście losujemy jeszcze jeden na dzisiaj. No ale to dobra, no to jak ostatni. To może jednak zobaczmy, kto jest tym mistrzem.
Dobra, dobra. To znaczy, ty jesteś już mistrzem, masz tam pieczątkę mistrza. Ale. Ale... A co z poprzedniego sezonu, to już wiesz, już... To... Kiedyś byłam, ale teraz... Xirega zamieni za... Nie wiem. A za ciebie, Boże. Wake up! Wake up, dude! Dobra, rozpoczynamy grę. I lecimy. Czy my chcemy tego pana? No, dzisiaj czyli to w sumie co? Ragdoll. Placówka Braxis, tak? Okej. Okay. Good luck, have fun, guys. Tak więc ogólnie będzie nieźle. A to jest ta magiczna mapa. 10 losowych. Tak! Tak! 10 losowych? No. Tak, 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 to. Tak, to tak. Dobra, słuchajcie, teraz jest taka akcja, że wszyscy wybierzemy losowe, gramy co nam wylosuje. Oczywiście, jeżeli ktoś bardzo, bardzo nie chce, nie, wszyscy, dawać. Cokolwiek wam wylosuje, to będziecie grać. I jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Tak więc dajemy ready, będzie jazda. Na Braxis w szczególności. Ja już tam widzę ten nowy tam, przemykający koło Zeratulów. Tak. Inne takie rzeczy. Tak więc jeszcze jedna osoba ready. A właśnie, a na tych meczu może się wylosować na przykład tak, że będzie dwa razy Valla? Ustawiłeś tak, czy tam nie ma czegoś takiego? Nie, ale po jednej i po drugiej stronie może być. Mhm. Może być u mnie Valla i może być u ciebie. No tak, albo dwie nowe na przykład. No, nowa, tego bym nie chciał. Okej. Okay. Dobra, zaczynamy mecz, moi drodzy, ja was zachęcam do wpłaty na japaczkę. No, taki event się zdarza tylko raz na rok. No to prawda. Tak więc dajemy czadu, moi drodzy. Ciśniemy temat i rozkręcamy imprezę. Jeden, jedyny w swoim rodzaju, tak naprawdę. Przynajmniej tak, dla nas oczywiście. No tak, dla nas tak, ale powiem ci, że drugiego takiego w Polsce on nie ma za bardzo. Nie ma. To znaczy było kilka, na przykład gramatytywnie bardzo fajne było, naprawdę. A to tak, Arndadiu no. świetnie, jak zwykle przygotował wszystko. No i albo Lachu, no Lachu też mi się podobało, naprawdę jak Lachu bardzo fajnie to z chłopakami z Fifiacze. Bardzo fajnie to zrobili. No ale Nvidia też robiła, Fifiacze. Było trochę tych streamów charytatywnych. No to ja jestem niedoinformowany. Ale... Aczkolwiek no, dla nas jest o tyle ważne, bo my go organizujemy, to wiadomo, jest to dla nas ogromne przeżycie zawsze. Fajnie jest. Mi się to strasznie podoba, w szczególności, że bardzo lubię oglądać tych ludków. My jesteśmy taką ekipą akurat taką pozytywną, nie ma tutaj jakiegoś takiego negatywnego wiesz, dźwięku nigdy. No, raczej mam Anuba. Jesteśmy tacy, to jest grani. Hehe, mam Anuba. O co chodzi w tej mapie? O co chodzi na tej mapie? Na tej mapie chodzi o to, że się nadajniki uruchamiają. Dokładnie chyba po minucie 40, z tego co pamiętam. Przejmuje ci nadajniki, ładuje nam... no nadajnik ładuje jak mocne zergi wyjdą i zaczną was jeść. O, mniej więcej. Na dwóch liniach zawsze zergi idą w jedną i w drugą stronę i w zależności jak mocny macie nadajnik, to takie tak mocne zergi wychodzą. Całkiem okej. Okay. Zobaczmy kto gra, słuchajcie. Gra Anubarak, Uther, Kalgon, Zawisza gra Chronią, Sasek gra Zagarą i Xirek Valą. Po drugiej stronie Angela Tassadare, wow. Tassadare. Wolf tak. Artanisem, o mój Boże. Kawu Męcikiem, Żółty Jayną i Lunara Kabi. Tak więc będzie ciężko. Będzie ciężko. Ale damy radę. Damy radę. No, mamy Valę. Się dobrze trafiło. No, a ty co zostałeś? Ja Anuba. Anuba, o. A ty grasz Anubę? Bardzo. Aha, ja się cieszę, właśnie zabiłem. No to będzie. Tylko panowie, exp nam ucieka. Ja już tam się z wami przywitam. Gidzi. Nie, dobrze, no. Już jestem. Nie, spokojnie, nie puszujcie tam. Nie, no nie ma Sylwany. Ja się bałem, że Sylwana się pojawi, wiesz, bo to jest postać tutaj, która Sylwana niszczy tutaj jest totalnie. Trzeba na nią po prostu uważać. Za każdym razem, jak się pojawia gdzieś na linii, od razu schodzić. Najlepiej całą drużyną, jeżeli puszują piątką, bo tutaj na tej mapie można łanią. Nie umiem grać łanią.
Ale każdy z nas został specjalistę. Tak, łanie franie. To jest fajne. Ogólnie Sylwano może skończyć mieć w 8 minut tutaj. Więc trzeba bardzo uważać. Bo głównie problem jest taki, że ona wyłączy ci fort i pierwsze zergi potrafią spuszować aż do kora. Więc trzeba uważać. Bardzo fajna muzyka tu jest. Właściwie to dlatego chciałem tą mapę, żebyśmy zagrali, ponieważ ona dotyczy właśnie Machines of War. Tutaj mamy ewidentnie walkę. Żółty, come on, chodź tu. Jednak nie. Dobrze gra tą Jane. Dobrze. Kurczę, przejęliście obydwie. Nie. Ajajaj. Ach, no na tej mapie też trzeba umiejętnie się poruszać. No, schodzić jak coś dochodzi do ludzi. Nie takie proste. Dobra, ja tutaj próbuję coś zrobić. Tutaj mamy władcę ziemi. Oj. Nie ma. Kurczę, te żuczki są uciążliwe dla mnie. Bardzo, nie? Gram to ja się cieszę. Nie no, żuczki są świetne tutaj. Nie ma wybuchu. Dobra, obroniliśmy to. Angelico! Fajną tarczę. Nie oddam. Nie oddasz tarczy. Jak ci żuczka dam? Właśnie tylko te żuczki to są upierdliwe strasznie. No. Staram się trzymać z boku, to jest tasadarem, ale nie, gdzie tam. Różki do mnie oczywiście już przybiegną. Ja tu pilnuję. Jest 100%, proszę państwa! Pięknie, żeśmy to zrobili. No. Ciężko będzie się odpuszczować. Tartanis ucieka. Powiem wam, że teraz Tartanis się bardzo mocno zmienił. I zdecydowanie warto sobie teraz go wypróbować. To jest straszna bestia. Najważniejsza zmiana u niego to jest to, że tarczą się ładuje wcześniej. Na 75% życia, a nie jak przedtem na 50% i ładuje się o wiele, wiele częściej, ale jest trochę słabsza, ale jednak zmiana jest in plus. Ja tutaj tak tylko po kółkę. No wiem, ja właśnie wiem. Nie ma kulek. Oj. No jak to nie? Nawet kulki mi nie da. O, dwie na raz, ha. Jeszcze jedno. Okej. Oj, zaczyna się tanica Artemisa. Ja niestety many nie mam. Jak się tym gra? Słuchaj, Kabi, biegaj i trzymaj dystans. I rzucaj rzutką. To jest wszystko. Użyj zasięgu, użyj mocy. Moi drodzy, przyznacie się, kto był wczoraj na Gwiezdnych Wojnach. Łotr 1. Ja dzisiaj idę na 19.30. Mam jeden wolny bilet w Katowicach, IMAX. Za darmochę oddam, jeżeli nie zajdę do 15. Kogoś, kto będzie chciał iść. Oddam pięknej niewiaście. W ramach japaczki. Wszyscy moi znajomi, wszyscy gdzieś wleźli, poleźli, nie wiem co z nimi. Tak aż tak? Można. No ważnie, nie. Nawet mój brat stwierdził, że w sumie on nie pójdzie, bo pójdzie z dziewczyną. No what the hell, nie? A no, to tak się właśnie mają single, no tak się właśnie no, moi koledzy, wiesz, tam gdzieś mówią, że do pracy idą. Ale żeby Gwiezdne Wojny, nie? Gwiezdne Wojny? What the hell? Gwiezdne Wojny? Nie wiem, chyba z 20 osób pytałem, serio, to jest jakiś dylemat. Ja myślałam, że ty to takie stricte nerdowe środowisko. Ja bym słyszał Gwiezdne Wojny. Ja jestem tylko taki nerdowy. Oni są bardziej, jeżeli chodzi o moją ekipę kohorta, to oni są bardziej RPG-owi. Czyli RPG książkowe, fabuła, to są tematy. Też dobra. Ciekawa sprawa. No, bardzo on nawet powiedział. Ha.
Właściwie nie głosowałem jeszcze. Zobaczmy, jak wyglądają w ogóle głosy. Muszę na siebie dać. Czy muszę? Nie muszę. Ale to chyba później będzie, tak? No ja tego nie widzę. Ty masz te... To znaczy, ja mam dlatego, że chyba też jestem... Teraz zobaczę zresztą. Czekaj, zaraz zobaczę, czy mam. Zobaczymy, kto wygra. Zagłosuję. Finalny mecz. Mecz gwiazd. Okej, ogólnie jest 9-8. Jeżeli chodzi o levele, dla nas, dla niebieskich. Momencie, bym go przyszedł. To ty mu przyszedłeś, kurczę. Nie. Tak agresywnie. On mi przyszedł. Tak, ja już widzę twojego utera. On zmierza. Ach, no dobre to było. O nie! Wiecie co? No ale słuchaj, wy żeście nas tak zmierzyli. No ale ostatnio, słuchaj, no macie dziesiątki, halo. Że musimy się odwdzięczyć. No nie, już wystarczy odwdzięczania. Już wygraliście coś. Ach, ja nie trafiłem. No i mega. I teraz moi znowu drodzy. Znowu macie, kurczę, 100%. Znowu 100%. No. 100%. O! Dzień dobry, proszę pana. A Sasek tutaj agresywnie puszuje tam za garą. Teraz trzeba takiego jednego gnojka zdemolować. I? No chodź tu! A jak czas nam ucieka? Czas nam ucieka. No spokojnie. Czas za bardzo nie ucieka, bo Izina trzeba jeszcze obudzić. Także... Ale fajnie. O, piękne! I Ereczka teraz wchodzi. Demolujemy wszystko tutaj. No właśnie. A niepotrzebnie, ja tu teraz użyłem. No macie te Ereczki swoje. Ale macie już. Bo pójdę w agresywnego tasadarka. No, to agresywny tasadarka. Nie próbuj pójść. Wykonałeś. No nie! No ale teraz uciekacie, no. Teraz. Aga, biegnę. No teraz jest czas na kawę, herbatę, wiesz. Przerwa po zegach. Wiesz, dymołka skończona. Tak jest, ja się dokładnie. Odpalam, aby co. A widzę, że dużo chętnych tam widzicie. To piszcie na arwidmapainteria.eu. Na mojego maila znajdziecie go wszędzie w sieci. Jako do 15 godziny mniej więcej nie znajdę chętnego wśród znajomych. Co jest ostatnio dziwne. Ty, a opowiem ci taką jedną historię. Byłem u fryzjera wczoraj. I ogólnie mówię, cholera, nie mogę znaleźć jakiejś osoby do kina, nie? Ona mówi, tak, to ja pójdę, nie? Mówi mi tak prosto, ja pójdę, nie? A ja mówię, na Gwiezdne Wojny. I to było koniec. Już nie chciała iść. Ach, ty kobiety. Jakaś fajna pani. A co to znaczy fajna? Pytasz, czy no ładna? Taka, no może nawet nie, że ładna, ale taka. Znaczy nie wiem, czy fajna, bo jej nie znam, ale ładna, tak. Bardzo no widzisz. Pozytywna. Czyli to jest kolejny sposób na podryw. Podryw? No, tylko że zaręczona. Przedaję. Ale to. A, no to. A szczegóły, wiesz, szczegóły. A w sumie, jak wśród moich znajomych całkiem sporo kobiet lubi Gwiezdne Wojny, to trzeba przyznać. Przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was. U ciebie. To znaczy, znajomy. Jakąś wielką fanką nie jestem, ale... Ale podoba mi się. Oglądałam te ostatnie Gwiezdne Wojny, co wyszły. Też starą wersję. No. Ja coś kiedyś w sobie oglądaliśmy. Mają. O, jeszcze jak byłam moja, to też jak byłam dzieckiem, to byłam oglądaliśmy też całą serię. Co my wygrywaj? Męciernik tutaj. Nie, no uciekł mi. Jaki? Męcik. Nie męcika. Męcik, chodź. Zostaw tego męcik. Jest. O tak. O tak. Nie. O. Dobrze, Uther gra świetnie, po prostu kocham cię, stary. Mega. Ja chcę cię kończyć, no już tam lecę na koniec. No nie, chyba no halo. Nie. Ja tutaj. Kurczę, lubię tą grę, naprawdę. Nie wiem co w tym jest, ale... Z tym ją lubię.
Au, au, zostawcie Jane'ę. Zrobiłem niczym. Zostawcie Jane'ę. A ja chciałem ją tam zamknąć. Tarczę dajesz. O, ładnie. O nie, o nie. O, ładnie. Uwaga. O kurczę, to już było takie niebezpieczne, no. O, ale żeśmy się wiedzieli. Myślałem, że zabijemy chociaż jedną osobę. Sorry, dudes. Ale mega, pierwszy zgon jak na razie. Mam statystyki. Najwięcej dipsa zrobiła chronię. 27 tysięcy, Lunara, Kana, no, 22. No, ta chronię powiem szczerze, że bardzo ładnie fajnie, gra. Fajnie, fajnie, fajnie. W szczególności od 8 levelu ma ona teraz skillę po tym patchu, więc całkiem świetnie. Tak, ze zdjęciami w bikini. Tak, możecie dołączyć. Ja się tak śmieję teraz. Okej, okay, Xirek, masz bardzo mało życia, sobie dorwaj. Dorwij życia, duszka, ja już tam jadę do was. Naprawdę to. Też tam jadę, ale ta zegara, ten sasek nasz, to naprawdę ładną wam wizję tutaj robi. Będzie po prostu tak mordy wszędzie. Oj, ja tu mam mega problem. Ja prawda rozwałam. No dobra, nie wytrzymał takiego naporu. Tylko nie uciekaj za wcześnie. Bo już się rozłożyłam. Pa! Dzięki. Nie ma zabijania nuba. No jeszcze weszłam tam. Perfekt nub. Tak naprawdę. Oj, świetna jest ta postać, naprawdę mi się podoba. To nie wiem, czy kojarzycie, ale... Angelę już zaprosiłem, Angelę nie ma w ogóle. Słuchajcie, no. Boże, jak to dziwnie brzmi. To właśnie, ta postać, Anub, chciałem powiedzieć, że to była bardzo fajna instancja w World of Warcraft. Nie wiem, czy pamiętacie tego gościa właśnie z WoWa. Można było sobie go tam fajnie pobłócić. Dobra, ja lecę na... O! O, a do nigdzie nie lecę. Weźmiemy to teraz. Zajęliście tego bota. Tak jest. O, elegancko. O nie, no wiecie co? Tak? Ale wy jesteście. Jesteśmy ściśli. Ale wy jesteście. Ty jeszcze naszą stroną przechodzisz, o ty bezczelny. Ja? Nie. Mówię, sorry. Nie, no co ty, ja to tylko turystycznie. Gościnnie. Ale kurczę was dużo tutaj. Łatwo skóry nie sprzedamy, no. Czekam na moją drużynę. No właśnie, widzę, że nadchodzi. Dobra, to może ja nie będę śpiewał. A, widzę Angela. Use the force. Tak, use the force. Już dostałam od chorobi. O, mamy tu jakiegoś pania. No to dobra. Ładnie ta wasza chroni gra, ładnie. No. Teora na to tak konkretnie. Bum, bum, bum. Te banery są najważniejsze w tej pali. Jak będziecie grać tutaj kiedyś, pamiętajcie, żeby wyjść zawczasu i zniszczyć banalingi. Czyli te zielone, małe stwory, bo one strasznie dużo obrażeń zadają fortyfikacją też. Taka cała fala jak wejdzie, to... Prawda, problem. Kilka tu podobałem. Będzie wniszczyciel. No, będzie tutaj. Też się. Też jeszcze się tak troszkę obronili nawet. No, chyba całkiem nieźle. O kurczę. Zostałam, zostałam. Smutek. To spowolnienie jest kosmiczne po prostu od tych ron. Cel zlikwidowany. Doskonale zabijasz. Ja? Ach, przeskoczyła. No niestety, nie złapiemy jej. Ale możemy. A jednak. Gdzie on jajo? Gdzie był jajo? Jeżeli to ci pomoże, to powiem ci, że no. Jajo jest przesuwane cały czas na miejsce. O nie, macik! No właśnie.
Zostawimy go tutaj, nie ma. Dobra, ja idę, ja jadę sobie. Wracam. A już lepiej sobie tutaj elegancko. Tak więc, moi drodzy, kotlet! Mamy wpłatę 4 zł. Ja też dam coś od siebie. Dzięki, stary. Dzięki, kotlet! Za wpłatę, bardzo fajnie. Pamiętajmy, japaczka to ważniejsze jest od ry. Akcja charytatywna, wpłacamy ile tylko możemy. A już za chwilę, właściwie po tym meczu, można powiedzieć, że zacznie swoją akcję ISDN, który będzie dla nas też streamował. Chyba, że jeszcze nie wstał. Ja chciałam się zapytać, czy słychać jak Adam chrapie? Bo jako ciekawostkę mogę dodać, że obecnie jestem w mieszkaniu w dawnym roku, ponieważ wynajmujemy je. I siedzę w jego szafie. To jest moje obecne stanowisko, ponieważ chłopaki nie wypchnęły z mojego pokoju. No. Ze względu na to, że stoi tam serwer i mamy tam po prostu takie zaplecze techniczne, tak? Czyli poczekaj chwilę, niech to dobrze zrozumiem. Siedzę w szafie. Po części. Okej. Okay. No to wcale nie jest dziwne. No. To nie jest dziwne. To jest okej, okay, to jest w porządku. To zdarza się. Tego się nie zrobi. Dla innych, nie? Za te jakie ja chcę repetytywnej, no co się tam. Nie, o nie, przejęliście, kurde. A mancik, I see your egg. Ja to jajo zniszczę. Ach, już miałem stąd się gnieść. Dobra, niepotrzebnie byłem taki uparty. No ale to też działa na naszą korzyść. Ja bym oddał życie za to. No. Jeszcze? Możesz. Ach, nie, 2%. Jest 100. Ale wow. To zrobiliście i znowu. Hej, Bundox, pozdrawiam. Ciężko będzie się teraz odpuszczać. Nie mamy nawet fortu. Także. No teraz będzie rzeźnia. No teraz będzie rzeźnia. Ja już tam chłopakom dałem cynk, chociaż oni wiedzą, co mają robić. Zawisze gotowy. Zawisze tak. Gra! Pozdrawiam Zawisze, który gra, kurczę, niesamowite tak chronią. Tak. Kurczę, ciorę. Zawisze, z tego co ja pamiętam, to chyba Monstera ma. Aha, no tak. Czy miał? O, jest szarża męcika! Pewnie chromi obcykana. A chromi marloki, on tam jedzą w ogóle. Odkładają. Kurczę, ja jestem już prawie bez życia. No, ale widzę, że katapulty już przyjechały. Czyż to będzie wygrana Rivida w tej konkurencji? Ach, żółty! Nie. Niesamowita akcja, moi drodzy. Ja już tam nie, jadę do nas. Wziąłam tarczę i zabiło. Oj, Xirek, dewastacja. GG, well play! No, ładnie. Fajnie. Ładnie zagraliście. Pozytywnie. Tak więc, moi drodzy. Pięknie. Fajny meczek. Bardzo fajny, taki pozytywny. W szczególności, że gadaliśmy cały czas też. Odgryźliśmy się. Odgryźliście się dosłownie. A tam było ile to było przedtem? 7 do 31? Że się nas zrzucili, smucili? No, wtedy to był bardzo taki maleńki stok. Hello, redakcja! Ale przyjemnie się grało, super. No fajnie. Szkoda, że tak długo żeśmy montowali grę, ale i tak było pozytywnie. Tak więc, moi drodzy, ogólnie ja i Angela będziemy też grali na streamach u mnie, tak więc zapraszam. Jak tylko Etinos wygrywa. Czas. Gratulacje, Etinos. Etinos wygrywa się. Ostatni klucz. Czyli innymi słowy, bundle na machiny wojny przekazany. Został. Więc moja Piękne. Rola w tej grze wypełniona. Moi drodzy, jeżeli chodzi w ogóle o Heroes of the Storm, zapraszam do gry. Czym więcej was, czym więcej nas, tym lepiej. Innymi słowy, rankingi zostały zresetowane. Sezon trzeci wchodzi. Macie świeży start, Liga Bohaterów jest solo, Liga Drużynowa możecie grać w dwójkę, w trójkę i w piątkę, co jest naprawdę fajne. I na koniec może jeszcze pokażę ten przekaz podprogowy z Jane'ą. Tak więc całkiem fajnie. Powiem ci, częściej musimy robić takie akcje. Bardzo przyjemnie. No. Jeszcze właśnie szkoda, że tylko nie byliśmy na tym TeamSpeak'u, bo już w ogóle było fajnie też porozmawiać z ludźmi. No. Ale myślę, że to już na następny raz. Dokładnie. Się pomyśli. Dokładnie.
Też ja można pomyśleć na przyszłość, jak, żeby zrobić jakiś turniej chodzika. O tym myślę już tak bardzo mocno, więc... Bo pytaliście się mnie też, czy by nie zrobić taki turniej pod filmami na YouTubie i zdecydowanie można coś takiego zrobić, bo czemu by nie? Wyświetliło się, że kotlet wpłacił 4 zł. Tak, wyświetliło się, podziękowałem. I jeszcze siwe, tak, jeszcze siwe 10 zł. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. No musimy to rozkręcić, powiem wam. No, słuchaj, no jeszcze Stark, przecież od StarCrafta może mamy Emila, od Overwatcha jest przecież hajs, ale jest kilka osób, które też gra. No, tak naprawdę to można by było turnieje robić we wszystkim. We wszystkich takich grach Blizzarda w kolei, jak leci. No, jasne. Może my możemy podziałać coś w tym kierunku, jak najbardziej. No, Overwatch, Heroes of the Storm. No, w szczególności, że mamy bardzo dużą, mocną brygadę z Overwatch. No właśnie, no i nawet ogląda. No dzień dobry, no, Highstyle. Ej, Highstyle. No więc zdecydowanie możemy coś takiego zrobić. A więc dajcie znać, czy ISDN jest gotowy. No właśnie, właśnie idę go tam wstrząsnąć. Dobrze, możesz go wstrząsnąć. Dobra, to ja zaraz wracam. Lekko wstrząśnięty, niezmieszany. Tak więc dziękuję serdecznie, Kalgon, dziękuję serdecznie za Wisza, Sasek, Żangele, za grę dzisiaj i za chwilę przyjdzie ISDN, będzie rzeźniczył totalnie. A my mamy totalny reset. Będę musiał przysiąść sobie tutaj ostro pograć. Tak więc nieźle. Fajnie, fajnie się grało. Zdecydowanie gierka jest na in plus i się rozwija i to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim. Więc... Kanały są na BN, czemu nie tam? Ze względów organizacyjnych Wolfsbane. Ponieważ na TS po prostu wchodzisz, jesteś i tak dalej. Są administratorzy, którzy tym zarządzają i jak są jakieś problemy, to zawsze można też zareagować. A BN to jest dodawanie do konta, tworzenie teamów i tam nie masz za bardzo władzy. Myślę, że organizacyjnie będzie łatwiej na TS-ie, tak mi się wydaje. Ale można spróbować, można zobaczyć też, jak to działa. Jak wiecie, musicie zaprosić kogoś, żeby móc z nim rozmawiać. Więc tak to mniej więcej wygląda. ISDN, tak jest. Ktoś fajny. Ale słuchaj, dzisiaj będzie naprawdę dużo fajnych osób. Pierwsza sprawa to jest Lachu od 10 po ISDN-ie. FIFA 17. Następnie Big Center, Hearthstone. Powiem wam, że się ostatnio wciągałem w Gwinta, ale to Gwinta jeszcze pogramy. Worlds of Warships, Yuhi, Worlds of Warships, będzie miło mi pooglądać go. Bonkol, nie wiadomo co będzie grać, ale Lempiang wiadomo, będzie w kuchni montaż robić dań dla was od 17 do 19, tak więc ja proponuję sobie zrobić jakieś żarełko przed oglądaniem. Nie wiem jak wy, ale... Hej Sasek, dzięki, do następnego. Nie wiem jak wy, ale jak oglądam o gotowaniu, to jestem głodny. Nie? Mniej więcej tak to wygląda. Człowiek... Musi coś wszamać. No jest. W trakcie. Czyli gotowy? Wstrząśnięty. Wstał, tak. Zaraz mówię, że będzie okay. Gotowy. No to fantastycznie. Ja tu już, wiesz, rozmawiam o jedzeniu, bo Lempiak dzisiaj będzie gotować. Tak. No właśnie. I Izak. Wezmę sobie laptopa do kuchni. Też. Proszę? To pogotujemy razem. Mówię, że wezmę sobie laptopa do kuchni, to pogotujemy razem może. No. Ja właśnie mówiłem tutaj, że wcześniej, żeby sobie jakieś jedzenie przygotować. Ja nie potrafię oglądać gotowanie bez jedzenia. To jest ciężkie. A ja dzisiaj, kurczę, też jeszcze tak za bardzo nie jadłam. Chyba coś zjeść w końcu. A Highstyle? Kiedy nam streamuje Overwatch? Highstyle jest w sobotę z Bungo. Nie, H1Z1. Highstyle. Tak patrzę jeszcze. H1Z1. Myślałem, że Overwatch. Ale myślę, że Overwatch jeszcze zobaczymy z CTSG. Ewidentnie. Ja myślę, żeby się jeszcze przyłączyć, na pewno zobaczycie w trakcie różnych gier. W sensie usłyszycie. Myślę, żeby Battlefielda pograć z kokosem. O, też fajnie. No, super sprawa. A ja bym w Overwatcha w ogóle zagrała, bo ostatnio coraz bardziej w tego... Znaczy, tak zainstalowałam sobie tego Overwatcha. Tak zaczęłam troszeczkę grać i powiem szczerze, że mi się przyjemnie gra. A to fajnie. No to fajnie. W szczególności, że jest nowy event. Mikołajowy. O! No. Są nowe skórki takie chyba do stycznia, któregoś tam stycznia tylko można je zdobyć. No całkiem fajna sprawa. Ale te skórki w Overwatchu ja też są bajeczne. Zagram, wiesz? No to kurczę. Highstyle nie jest Highstyle! W niedzielę od 9 do 11 Overwatch. No.
Tak więc jak coś to będziemy tam robili najazd. Dzięki za grę, żółty, hej. Super, super się grało, fajnie, że wpadliście. Ciastka, Gabi. Nam, nam, nam. Możliwe. Takie pierniczki jeszcze, o, teraz świątecznie. Ale będzie wyżerka świąteczna, miejmy nadzieję. O, albo makowce, kurczę. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Tak, ja już się zgodniałam. Moi drodzy, zaczynamy wpłaty. Trzeba też sprawić, żeby święta u kogoś innego były pozytywne. Czyli innymi słowy, szlachetna paczka i jarok. Może to się do tego przyczynić, więc zaczynamy wpłaty, moi drodzy. O, właśnie siwy płacił 5 zł, mi się wyświetliło tutaj. Tak więc siwy 5 zł. Dziękujemy. Idziemy siwy z tymi wpłatami pozdrowienia ekipy. Tak jest, ja jak tylko ISDN wskoczy, tutaj to zdecydowanie też otworzę debet. Tak. I trzeba, będzie miał streama na spontanie. Tak, stream na spontanie. Z tego co pytałam, także. Tak więc ogólnie. To są dobre streamy zawsze, ciekawie. Wiesz? Tak, od 9 ISDN zaczyna tak dokładnie. Mieliśmy 2 godzinki czasu, tylko mam nadzieję, że się dobrze bawiliście z nami, więc. No właśnie. Tak te zera, patrzę na te zera. Dzisiaj chyba będę musiał coś z tymi zrobić. Mówię o tych meczach. Wchodźcie, rozegrać. No i słuchajcie, mnie jeszcze usłyszycie, będę grał z Brodatem w Path of Exile. Nie wiem, czy lubicie tą gierkę, Hack and Slash, od Greenwich Games. Bardzo fajna giera. Będę grał z Brodatem dokładnie o godzinie 5 rano w sobotę. A już macie skład ustalony? To znaczy, będziemy we dwójkę, będziemy tylko godzinę, więc to jest mało czasu, żeby, ale będziemy starali się pokazać Path of Exile w najlepszej stronie. W sensie, co tam to jest fajnego w tej gierce. Ja się to gra. Ja tam już expię, bo on tam wybił gdzieś na 70 któryś level postać, to ja sobie w trakcie oglądania japaczki będę tam ostro dziargał i będziemy razem grali już w sobotę. A to macie już, fajne konta. No ja to mam chyba, nie wiem, tam z 15 ty level dopiero. Poe? No mam. Ty grasz w Poe? Mam Path of Exile. To jak będziemy od zera lecieli, to ja dzwonię po ciebie. No jakbyście grali, to jak najbardziej, tak, to dokładnie. Z chęcią zagram. Tak. No nic, to idę zapytać ostatni raz, czy no, już zapytaj. Jest gotowy odpalić zapytaj. I będziemy się zmieniać. Tak jest. Więc ogólnie słuchajcie, jeżeli chodzi o Ragnarosa, widzieliście co potrafi. Potrafi wejść do fortu zniszczonego przed korem przeciwnika, to jest absurd fajny. W szczególności, że jest naprawdę mocny. Możecie się uchronić przed zgonem, wchodząc do fortu, chociaż tam się kastuje przez jakiś czas, to jest też problem. Ale dostajecie nową pulę życia wtedy. Jeżeli was zbiją, no to wracacie do poprzedniej puli. Całkiem fajna sprawa, zasięgi kosmiczne. Na smoku możecie gościem bronić przejęcia smoka na środku. To jest najważniejsze clue. Jak widzicie, że nie dojdziecie tam, że już biorą tego smoka, to wejdźcie do fortu i wysyłajcie tam czary w tamtą stronę, tak więc super. Fajnie było, mówicie? To było bardzo dobrze, że było fajnie. Cieszę się. Jak jest fajnie, to jest fajnie. Tak. Ogólnie rzecz ujmując, ja zdyskwitowałem się tym. Tak, tak, Adaś, Izzy wstał. Yes! We have a power! także można dobrze. Się zmieniać. Tak więc dziękuję wam serdecznie. Ja się nazywam Rivit i zapraszam do siebie w wolnej chwili wpadać. Tak więc do usłyszenia przy następnej okazji. Do usłyszenia. Do zobaczenia na czacie, tak właściwie. No tak, no i Angela, dzięki za grę. Fajnie było. No naprawdę, świetnie. Dzięki wszystkim, którzy z nami grali, bo naprawdę było świetnie. Jesteście zajebiści. Tak jest. Trzymajcie się, hej.